Witam Państwa lekko speszony w gremium, bo nasze seminaria nie odbywają się w tak licznym towarzystwie. Nie, po prostu zorientowałem się, że jest to seminarium dla całego Instytutu i przyjaciół, więc już się nie powinienem dziwić, ale trudno właśnie, że tak powiem, wstępnego speszenia się pozbyć. Chciałbym najpierw tak trochę od strony technicznej. Wiem, że część z Państwa mogła zapoznać się z tekstem, który ma pod tytuł streszczenie. Wiem, że nie wszyscy, więc ja ten tekst będę dalej starał się w miarę możliwości przeczytać, jeśli się zmieszczę w tym wyznaczonym mi czasie. Chciałem się wytłumaczyć na wstępie z tego określenia streszczenie, bo to sugeruje, że jest jakiś większy tekst napisany, prawda, który ja tutaj sobie tak streszczam do możliwych, do prezentacji wymiarów. Znaczy on jest w głowie i w notatkach. I to jest streszczenie zamiaru właściwie. To jest streszczenie zamiaru, no już z powołaniem się na teksty, do których będę się odwoływał, ale przede wszystkim jest próba uchwycenia w tym streszczeniu jakiejś takiej logiki, potrzeby wywodu na ten temat. Dlaczego, skąd u mnie się wzięła ta potrzeba, powiem słowo. Mija dzisiaj, no nawet dosłownie zdaje się dzisiaj, 6 lat od przetoczenia się przez prasę, głównie debaty na temat pańszczyzny. Mówię o dniu dzisiejszym, bo usłyszałem w porannym kalendarzu radiowym, że ten dekret cara Aleksandra został wydany 2 marca właśnie i jest dzisiaj 156. rocznica zniesienia pańszczyzny. Otóż ten mój zamiar wziął się właściwie z zaskoczenia, ze zdumienia tą debatą, intensywnością tej debaty, powrotem jakby problemu pańszczyzny, problematyki dziedzictwa pańszczyzny, o którym myślałem, że w jakimś sensie został wyczerpany w jakimś takim w debacie publicznej, że już się nie pojawia. Sam myślałem, na przykład jeśli chodzi o literaturę, bo głównie literaturą się zajmuję, że Pałac Myśliwskiego był jakimś utworem, który w pewien sposób podsumowuje tę problematykę. Powieść o owczarzu, który wdarł się do pałacu po przejściu frontu i wcielił w rolę pana. To mniej więcej rolę pana i chłopa i pana właśnie obejmuje w możliwie najszerszym wymiarze jakby. Z tego, jak mówię, zaskoczenia, ze zdumienia intensywnością jakby tej debaty, ostrością przeciwstawień, które się pojawiły, no właśnie tej historii pańskiej, oficjalnej historii chłopskiej, przeciwstawienie pana i chama, wzięła się chęć zrozumienia, skąd to się bierze. Jaka problematyka za tym stoi? Znaczy, kto i jakie stanowiska, jakie problemy, jakie idee są jak gdyby zainteresowane w roznieceniu tej debaty. I przede wszystkim, no, na czym polega nowość tego? Dlaczego ja musiałem tak poczuć się zaskoczony i zdumiony, że to wraca? Więc zainteresowanie tą nową problematyką, która tutaj znalazła sobie ujście. Stąd wynika jakby rozczłonkowanie tego mojego zajaru. Przede wszystkim trzeba było jednak trochę porównać tę debatę z tym, co było przedtem. Tak się składa, że tak naprawdę duża debata, duża dyskusja na temat właśnie zbliżony odbyła się w Polsce tuż po wojnie. Ja
pierwszych 3 latach po wojnie. Oczywiście ona była jakby końcówką pewnej długiej tradycji towarzyszenia myśli społecznej, politycznej, kulturalnej w procesie emancypacji klasy chłopskiej. W to nie chciałem w ogóle wchodzić, ale przynajmniej tę końcówkę odnotować. No bo to było, jest coś, co pozwoli nam, jak myślę, po prostu zobaczyć, że mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. I to jest krótka część pierwsza, którą sobie zatytułowałem Chłopskie ostatki. Potem przechodzę jeszcze raz, wracam do tej debaty. Staram się jakby wyróżnić, omawiając ją pokrótce, rozpoznać stanowiska, jakie tam znalazły wyraz i rozpoznać jej dynamikę, bo ona też ma swoją wymowę. Jak się zaczęła, jak się w pewien sposób skończyła. No i chciałbym wyłowić z tej debaty wątki, które nie skończyły się razem z nią. To znaczy takie, które są trwałe, które znalazły wyraz, ale dalej się jakby istnieją, rozwijają. I które sprawiają, że to nie jest coś przejściowego. Że jak gdyby na trwałe ta problematyka ożyła i nam ciągle towarzyszy. Pomijając kwestię jakby no, wzmacniających się podziałów społecznych, debat politycznych, które bardzo chętnie też posługują się jakby taką frazeologią zaczerpniętą z tej debaty, myślę, że ta zasadniczą sprawą tutaj jest splecenie się jej z problematyką polskiej tożsamości. Próbą jakby odnalezienia się w historii, jakąś taką sporem ujawnionym, czasem bardziej, czasem mniej, o charakter polskiej kultury. O to, czy właśnie polska kultura, czy to, co się nazywa taką narracją wspólnotową, obejmuje wszystkie polskie doświadczenia społeczne. Czy nie eliminuje właśnie pewnych grup, czy takich, które no, były spychane w niepamięć, były spychane na peryferia, a teraz jakby mają poczucie potrzeby uczestnictwa w tej narracji, własnego miejsca jakby w całości. Stąd trzecia część tego mojego streszczenia mojego zamiaru dotyczy mniej problematyki chłopskiej, a bardziej na przykład tego, co się dzieje z tradycją szlachecką. To zabieram się do czytania, żeby się w miarę możliwości zmieścić. Okres tuż powojenny. Zmiana okularów, przepraszam. Okres tuż powojenny, w przybliżeniu 45-47, był czasem przyspieszonego zamykania wszystkich wątków refleksji politycznej, społecznej i kulturowej związanej z dwudziestowieczną emancypacją społeczną wsi i oczekiwaniem demokratycznej, a więc antypańskiej przebudowy Polski mającej się dokonać w rezultacie tego procesu. W czasie gruntownego przeobrażania ustroju i struktury społecznej, przeprowadzanego jak wiadomo nie tylko własnymi rękami, zabrakło przede wszystkim miejsca dla najbardziej zainteresowanych, kształcących się przynajmniej od dwóch dusz Jakuba Bojko, to jest 1904 rok, w sztuce walki z duszą pańszczyźnianą, chłopa i dziedzictwem szlachetczyzny, uniemożliwiającym wsi, zdaniem chłopskich działaczy, samodzielne kształtowanie swojego udziału w życiu publicznym i w kulturze. Zabrakło go też dla myśli autentycznie lewicowej, rewolucyjnie zorientowanej, stojącej między innymi za tak radykalnymi literackimi rewizjami historycznymi, jak Kordian i Hamleona Kruczkowskiego, czy Słowo o Jakubie Szeli Brunona Jasieńskiego.
Prawem polskiego paradoksu w powojennej debacie najwyraźniej zaznaczył się antyszlachecki nurt wspierania chłopskich aspiracji przez społecznikowsko nastawioną polską inteligencję, sięgający początkami głosu Jana Ludwika Popławskiego z końca XIX wieku, a ożywiony teraz przez sojuszników ruchu młodzieży wiejskiej lat 30. i świadków jej wysiłku obronnego czasu wojny. Wyróżnikiem stanowiska tego nurtu wobec wsi była gotowość całkowitego odrzucenia szlacheckiego dziedzictwa kultury polskiej i wiara w możliwość zastąpienia go kulturą chłopską z jej społecznymi i duchowymi wartościami rozmaicie eksplikowanymi i uzasadnianymi. Ta gotowość zastąpienia szlachcica przez chłopa pojawiała się w momentach natężonego wchodzenia wsi w naród, w czasie ożywienia popańszczyźnianego czy w początkach niepodległości i pojawiła się też tuż po II wojnie, kiedy to wejście miało być powszechne i ostateczne. Znalazła wyraz zwłaszcza w dwóch przedsięwzięciach, które wspólnie rozniesiły ożywioną dyskusję o chłopach i panach. W książeczce Józefa Hałasińskiego Społeczna genealogia inteligencji polskiej i w postaci tygodnika Wieś, stworzonego przez władze Polski Lubelskiej już w październiku 1944 roku. Książeczka Hałasińskiego z najważniejszym rozdziałem drugim pod tytułem Inteligenckie getto nie dotyczy bezpośrednio koncepcji zastąpienia szlachcica przez chłopa w życiu polityczno-społeczno-kulturalnym Polski, ale jest bezpośrednią konsekwencją takiej właśnie koncepcji sformułowanej przez socjologa przy pomocy pamiętników młodzieży chłopskiej wydanych w 4 tomach Młodego pokolenia chłopów w 1938 roku. Wybór, kompozycja i interpretacja materiału pamiętnikarskiego ilustrującego procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce służą udowodnieniu tezy, że zbliżająca się wymiana warstwy naczelnej, takiego określenia używał Hałasiński, w trwaniu narodu nie może obejść się bez całkowitego zmarginalizowania dotychczasowej szlachecko-inteligenckiej formacji, co dopuszcza tylko ewentualne przejście na stronę chłopską poszczególnych jednostek. Takie podrozdziały jak chłopi i panowie, dwie koncepcje kultury polskiej, chłopska i szlachecka, inteligencja pochodzenia chłopskiego z tomu pierwszego, czy rozważania o polskiej warstwie inteligenckiej i szkolnictwie polskim, o niedoszłym inteligencie w środowisku wiejskim z tomu czwartego, dopowiadają, dlaczego inteligencja polska stanowi przeszkodę w demokratycznym schłopieniu narodu, chociaż wieś i uświadamiająca sobie swoje wartości kultura chłopska potrzebują tego, co jest kulturą intelektualną i estetyczną. Przesądza o tym nie tyle szlachecki rodowód inteligencki, co odbudowanie przez nią w mieście etosu szlacheckiego wraz z pogardą dla pracy fizycznej i kultem ludzi dobrze wychowanych, to za Znanieckim, oraz zabezpieczenie go w strukturze i charakterze nauczania. Taka formacja inteligencka nie potrafi nic dla wsi zrobić. Pozbawia ją tylko własnych sił, deprawując inteligentów pochodzenia chłopskiego, czego można uniknąć jedynie pozostając inteligentem niedokończonym, wracającym na wieś i odnajdującym się w świecie jej wartości. Za atakiem Hałasińskiego na poszlacheckie getto chłopskie i inteligenckie stało przeświadczenie o historycznej dojrzałości chłopów wyniesione z lat 30. i o pewnej samowystarczalności ich kultury, której wystarczyłoby wzbogacenie o narzędzia intelektualne i estetyczne, żeby uczynić swoje wartości ogólnonarodowymi. Nie wiadomo, czy socjolog podtrzymywał to przeświadczenie w 1946 roku, ale atak był tak ostry, momentami pamfletowy, jakby podtrzymywał i dążył do unieszkodliwienia przeciwnika. Pamfletowe przecież jest odnalezienie głównego sensu odbudowania i podtrzymania szlacheckiego etosu warstwy inteligenckiej w chęci imaginacyjnego zachowania uprzywilejowanej pozycji na wzór zamożnego ziemiaństwa czy wręcz arystokracji, a więc życia w świecie pozorów. Pisał: inteligencja nie zajmowała stanowiska politycznego dawnej szlachty i pozbawiona była pańszczyźnianego folwarku jako ekonomicznej podstawy pańskiej egzystencji.
egzystencji. Szlacheckie ambicje i szlachecki obyczaj bez pańszczyźnianego folwarku. Wielkopańskość bez pokrycia. Wielkopańska sztuka, to dalej cytat, bycia, to ostatnia przegroda społeczna, która odgradzała szlachtę, inteligencję od pospólstwa. Aspiracje do pańskości czy wielkopańskości Hałasiński przypisuje bez różnicy całej warstwy społecznej, co ma brzmieć tym bardziej dyskredytująco, że składała się głównie z potomków zdeklasowanej części szlachty. W przypadku tygodnika, początkowo dwutygodnika Wieś, uznania chłopów za naczelną warstwę narodu w bieżącej chwili dziejowej, wyznaczanej w optyce pisma proklamowaniem reform rolnej i wywłaszczenia ziemian, nie trzeba się domyślać. Było ono manifestacyjne, z tym, że programowy patos początkowych prochłopskich deklaracji wsi wynikał w znacznej mierze stąd, że wygłaszali je publicyści, którym dopiero wojna, to będzie cytat, tragiczny wstrząs, od którego zaczął się okres państwowej i narodowej świadomości chłopa, pisał socjolog Jan Szczepański, unaoczniła znaczenie chłopstwa i dla których dopiero dekret o reformie rolnej zainaugurował epokę wchodzenia wsi w naród. Należeli oni do politycznych neofitów, którym nie trudno było zaangażować się w bezkrytyczną propagandę idei reformy rolnej i odnaleźć w niej więcej niż ona w istocie zapowiadała. Redaktor naczelny, początkujący przed wojną krytyk literacki Jan Aleksander Król, twierdził, że, cytat, wielki przemysł uspołeczni się przez produkcję zaspokajającą potrzeby mas ludowych, a samorząd nasz będzie rozstrzygającą potęgą społeczną. Szczepański bronił sensu obdzielania ziemią wszystkich bezrolnych argumentem, że stworzy to 9-milionową klasę agrarną, czyli, cytat, grupę społeczną, na której może się oprzeć nasza demokracja. Z ideą państwa samorządnej demokracji chłopskiej korespondowała idea unarodowienia tradycyjnej kultury wsi, która nawet nie wymagała uzasadnień, bo jak pisał krytyk Stefan Lichański, skoro załamała się ostateczna baza społeczna dawnej kultury szlacheckiej, to jedyną bazą dla budowania nowej ogólnonarodowej kultury polskiej może stać się tylko polska wieś, jako posiadająca samoistną, odrębną tradycję kulturalną. Pismo początkowo zdominowane było przez pisarzy i krytyków. To też problematyka zastąpienia szlachcica przez chłopa w życiu kulturalnym Polski konkretyzowała się najczęściej w sporach o możliwość stworzenia literatury chłopskiej na miarę szlacheckiej czy mieszczańskiej. Ponadto dyskutowano sens odbierania takiego czy innego pisarza literaturze pańskiej i przywracania go swoim. Miejsce konkretnych postaci w tej własnej literaturze, na przykład Shelley, którego dziełu i projektowi powieści o nim poświęcono numer specjalny w setną rocznicę rabacji. Potrzebę stworzenia własnej organizacji pisarskiej itp. Wszystko to nie pozbawiało wstępnych enuncjacji wsi reformatorskiego radykalizmu, ale nadało mu, raczej niepożądany przez polityków od kultury, wydźwięk jakiejś względnie autonomicznej chłopskiej rewolucji. Pojawiły się oskarżenia o chłopski izolacjonizm czy separatyzm ze strony innych pism obozu postępu. A sam redaktor naczelny wsi podjął się krytycznej analizy i zdemaskowania tego dorobku ruchu młodochłopskiego lat 30., który początkowo usiłował naśladować. W wielomiesięcznym cyklu artykułów, zakończonym w pierwszym kwartale 1947 roku, scharakteryzował wszystkie idee i formy pracy kulturalnej tego ruchu jako rezultat rozszerzenia za sprawą chłopomanów poszlacheckiego getta inteligenckiego na inteligencję ludową, która stworzyła własne inteligenckie getto chłopskie, dające swoim uczestnikom wyrównanie duchowe nieposiadanych realnie pozycji arystokratycznych. Chłopskiej. Zwieńczeniem tego dzieła było usunięcie z redakcji prawie wszystkich współtwórców pisma jako ofiar tej samej gettowej orientacji i zastąpienie ich rewolucyjnie usposobionymi młodymi marksistami, którzy poprowadzą wieś w kierunku pisma świetlic, korespondentów wiejskich, propagowania kolektywizacji i powieści socrealistycznej.
Wieś inaczej niż Hałasiński zaktualizowała i zamknęła nurt udziału dawnej inteligencji chłopskiej emancypacji. Był to rodzaj manipulacji politycznej polegający na stworzeniu zastępstwa dla autentycznego ruchu społecznego, liczący na odruch społecznikowski tej części inteligencji, która miała rozmaite związki ze wsią, ale nie uczestniczyła dotąd w polityce. Była to próba uchwycenia inicjatywy organizacyjnej na terenie kultury tego samego rodzaju, co na terenie polityki wskrzeszenie ZMW Wici już w sierpniu 1944 roku, gdy kierownicza kadra organizacji tkwiła jeszcze w partyzanckim podziemiu, czy wskrzeszenie w analogicznej sytuacji Stronnictwa Ludowego we wrześniu 1944 roku. Jan Aleksander Król, redaktor naczelny pisma do czasu jego zamknięcia w 1954 roku, był w okresie lubelskim jednocześnie kierownikiem podrobionego ZMW i współredaktorem jego organu Wici oraz redaktorem naczelnym organu prorządowego Stronnictwa Ludowego Zielony Sztandar. Manipulacja, niezwykle hojna i okazała na tle biednych wiejskich pisemek, natrafiła na podatny grunt wielkiej potrzeby zaangażowania się w historyczną przemianę i przeprowadzenia własnego inteligenckiego rozrachunku. Przezwyciężyliśmy samotność, odnaleźliśmy się w gromadzie, związani z nią nie samym faktem pochodzenia, ale tożsamością zadań i obowiązków, wyznawał Lichański. Nowa dyskusja o dziedzictwie pańszczyzny. Zaczynamy część drugą, zatytułowaną W poszukiwaniu utraconej klasowości wstępnie. Nowa dyskusja o dziedzictwie pańszczyzny, aktualizująca je od razu jako spadek po dawnym podziale społeczeństwa na dwa narody, panów i chłopów, chamów, wybuchła na dobre pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku w sytuacji diametralnie odmiennej od położenia chłopów tuż po II wojnie. Ówczesna debata dotyczyła jeszcze klasy osiągającej czy mającej osiągnąć pełną podmiotowość polityczną, a nawet zastąpić dotychczasową formację społeczno-kulturalną. Ta nowa, społeczeństwa nie tyle już chłopskiego, co postchłopskiego, które swoją podmiotowość utraciło i pod różnymi względami znalazło się po gorszej stronie nowych podziałów, także bez własnego dziedzictwa kulturowego. Dyskusja, której byliśmy świadkami, stanowiła odpowiedź na narastające zróżnicowanie społeczeństwa III RP. Paradoksalnie sprzęgnięte z postępującym ujednolicaniem wyobrażenia Polaków o sobie jako o społeczeństwie zdemokratyzowanych tradycji poszlacheckich, nie mającym właściwie po rozpadzie PRL-u innej oferty tożsamościowej. Dowodów na rosnące podziały społeczne dostarczali ekonomiści, socjologowie, specjaliści od organizacji pracy, odnajdujący w różnych przekrojach społecznych, zakładów pracy, korporacji, uczelni, nieunormowanej pracy najemnej, życia publicznego, stosunki kojarzące się nieodparcie z dystansami charakterystycznymi dla relacji pomiędzy szlacheckimi posiadaczami folwarków a chłopstwem pańszczyźnianym. Miałyby one spychać wielkie grupy społeczne, zwłaszcza wywodzące się ze wsi, w stan bezradności, braku aktywności i wszelkiej inicjatywy. W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku diagnozy te zaczęły przenikać do wielkonakładowej prasy i na poczytne portale, najczęściej w postaci rozmów z ekspertami, gdzie spotykały się z dowodami i diagnozami rosnącej popularności spospolitowanych wzorów kultury szlacheckiej, kształtujących styl życia i wyobrażenia o polskiej swoistości. Były to różne koncepcje neosarmatyzmu i republikanizmu, dworkowa moda w budownictwie, styl przyjęć uroczystości rodzinnych, tematyka seriali i sag, rekonstrukcje historyczne, powstawanie rozmaitych związków szlacheckich, niezwykła popularność wydawnictw, stron i biur genealogicznych, sugerujących i ułatwiających możliwość odnalezienia szlacheckiego przodka, choćby zagrodowego.
Równoczesne narastanie rozwarstwienia społecznego i umacnianie się szlacheckich czy pseudoszlacheckich wzorów kulturowych i obyczajowych mogło sprawiać wrażenie schizofrenicznego rozdwojenia czy kompletnego braku świadomości społecznej, zwłaszcza tych, którzy znaleźli się po pańszczyźnianej stronie Nowej Rzeczpospolitej Folwarcznej. Przede wszystkim zaś pogłębiało obraz bierności, potulności, gotowości do przystosowania się i mimikry tej części społeczeństwa, która w pierwszym czy drugim pokoleniu wywodzi się ze wsi, bądź ciągle jeszcze na niej pozostaje. Nie tylko godzi się ona ze swoim podrzędnym położeniem, ale aspiruje jeszcze do wzorów kultury, które pośrednio to położenie utrwalają, sankcjonują, a także wciela się w jakiejś części w rolę nowych panów. Być może z tym wiąże się wzrost nastrojów antywiejskich, homofobia, który odnotowują zwłaszcza socjologowie i antropolodzy zajmujący się zawodowo problematyką chłopską, wskazując zresztą jako główną ich przyczynę społeczne zaakceptowanie projektu przyspieszonej modernizacji, w świetle którego drobne rolnictwo i popegeerowska społeczność są zawali drogą postępu, podobnie jak mało mobilna masa nowych mieszczan, słoików. Wzrost homofobii, tak czy inaczej tłumaczony, dodatkowo aktualizuje pamięć pańszczyzny, daje się bowiem interpretować jako powrót do wykluczającego dystansu, do szlacheckiej, pańskiej pogardy klasowej. Najwyrazistsza odpowiedź na ten stan rzeczy pojawiła się w perspektywie lewicowej krytyki społecznej i wyróżniła dążeniem do jego zmiany poprzez próbę pobudzenia nowej samowiedzy klasowej, zgodnej z faktycznym położeniem, z własnym, a nie cudzym doświadczeniem społecznym, broniącej prawdy tego doświadczenia przed bezwolnym podporządkowaniem jej obrazowi świata ukształtowanemu poza nim. Pańszczyzna jest najbardziej własnym doświadczeniem i dziedzictwem wsi, najbardziej też wykluczającym ją stworzenia tej kultury, którą establishment chciałby podtrzymywać jako uniwersalną. Stąd doniosłość pańszczyźnianej krzywdy jako argumentu historycznego, pobudzającego bunt, krytycyzm i pragnienie samodzielności. Z tego argumentu skorzystała eseistyka historyczna, zarówno w odniesieniu do przeszłości I Rzeczypospolitej, rozprawa z folwarkiem Jana Sowy w fantomowym ciele króla, jak i do początków PRL-u. Andrzej Leder, najpierw w artykule „Kto nam zabrał tę rewolucję”, potem w książce „Prześniona rewolucja”, sformułował koncepcję nieświadomej, jakby postpańszczyźnianej i do dziś nieuświadomionej sobie, wstydliwie dokonanej rewolucji w latach 39-56, polegającej m.in. na likwidacji dworów. W polu oddziaływania inspiracji lewicowej krytyki społecznej można umieścić wskrzeszenie pieśni pańszczyźnianego buntu i sprzeciwu w postaci projektu weteranów polskiego punkroka, który stworzyli zespół Ruta, płyta Gore, i Na Wschód, oraz młodą polską dramaturgię krytyczną. Chodzi o Wimię Jakuba S., Strzępki i Demirskiego. Aktualizacja tradycji pańszczyźnianej ze stanowiska lewicowej krytyki społecznej była tym bardziej wyrazista, zauważalna i skuteczna, że dokonała się za sprawą kilku mediów jednocześnie i przedsięwzięć mających cechy dzieł czy projektów w swoich dziedzinach nowatorskich. W odróżnieniu od dawnych sojuszy awangardy społecznej i artystycznej, ten mógł przy tym liczyć, przejściowo, na wielu zróżnicowanych odbiorców. Popularne płyty z ludowymi pieśniami buntu, zaktualizowanymi muzycznie przez Rutę, ukazywały się z historycznymi opracowaniami autorstwa antysystemowego poety Podsiadło, albo i z fragmentami pracy Daniela Bewła, „Trójkąt ukraiński”. Na YouTubie miały w roku publikacji średnio po kilkadziesiąt tysięcy, zaś najpopularniejsze do 400 tysięcy wejść. Skandalizujące zachowania Strzępki i Demirskiego popularyzowały w mediach ich bulwersującą aktualizację postaci Szeli. Profesorowie Sowa i Leder stali się modnymi filozofami historii, popularyzującymi tezy swoich prac w niezliczonych dyskusjach i wywiadach upublicznianych w prasie i w internecie.
skuteczności tych iście rewizjonistycznych wystąpień w interesie klasowości chłopskiej czy postchłopskiej dowiodła debata z udziałem wszystkich mediów rozpoczęta w 2012 roku sporem o wynik i zignorowanie wyniku plebiscytu na piosenkę z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 Spoko Euro Koko zespołu gospodyń ludowych Jarzębina, a kulminująca w 2014 z okazji 150. rocznicy zniesienia pańszczyzny w Królestwie. To one stworzyły najsilniejsze wezwanie do wyrzeczenia się w skali powszechnej wstydu chłopskiego pochodzenia dzisiejszego społeczeństwa i spolaryzowały opinię publiczną w kwestii wpisania do tego dowodu także doświadczenia pańszczyzny. Chodzi o przywrócenie pamięci wykluczenia porównywalnego z niewolnictwem, a więc bardziej okrutnego w skutkach niż uświęcona martyrologia narodowa, mogącej zamienić się w pasję odkłamywania historii, kultury, zmieniania stosunków społecznych. Jest to bowiem także pamięć zdolności do buntu, pragnienia wolności i wreszcie jej problematycznego wywalczenia. Postulat świętowania rocznicy zniesienia pańszczyzny, zgłoszony najpierw przez Jakuba S. w Sztuce Demirskiego, w opozycji do wszystkich rocznic narodowych jako szlacheckich, streszcza główne idee stanowiska lewicy. Spotkały się one z poparciem lewicowej inteligencji miejskiej, sprzeciwem konserwatystów, zdystansowanym stanowiskiem większości historyków oraz stały się stymulatorem nowego stanowiska aktywistów wiejskich. Słowo o tych stanowiskach. Prasowe przekształcenia inspiracji lewicowej myśli krytycznej obrazują szeroki rozrzut możliwości jej przyswajania i przeobrażania. Mamy do czynienia z umiarkowanym postulatem rozbudzania świadomości genealogii dzisiejszego społeczeństwa, cykl artykułów i dyskusja w Znaku na przykład. Mamy rozmaite, coraz bardziej radykalne postulaty rewizji historycznych. Przeważająca część materiałów w Gazecie Wyborczej, Polityce, Newsweeku, Przeglądzie, Krytyce Politycznej. Mamy wreszcie oskarżenia szlachty o rasizm, sarmackość i żądania odszkodowań za chłopską pracę niewolniczą. To w przekroju było. W połączeniu z dyskusjami internetowymi na stronach Kontaktu, Nowych Peryferii, Presji, Histmaga, wzniecanymi czasem wykładami czy odczytami np. Jana Wosiewicza albo sztuką np. działaniami plastycznymi Daniela Rycharskiego, wyznaczają one całkiem duży obszar wspólnoty ożywionej możliwością nowego, niepokornego myślenia o historii i współczesności dla wielu, jak się zdaje, atrakcyjną i odkrywczą. Sprzeciw konserwatywnej inteligencji dotyczy przede wszystkim samego zaktualizowania kategorii klasowości, co miałoby świadczyć o kontynuacji myślenia PRL-owskiego lub o naśladowczym i groźnym dla jedności kultury polskiej lewactwie. Jest to kategoria anachroniczna, bo jeśli nawet społeczeństwo polskie przypomina masy popańszczyźniane, to swoimi wyborami kulturowymi wyraża zgodę na tradycję szlachecko-inteligencką i dorasta albo powinna dorastać do zrozumienia i przyswojenia sobie jej polskiego ducha. Prawie wszyscy przeciwnicy aktualizowania pamięci pańszczyzny, broniący idei jednolitości polskiej kultury i tożsamości historycznej, przykładowo Krzysztof Keller, Wojciech Wencel, Piotr Guzowski, Marek Trojan, Piotr Kwieciński, Tomasz Łubieński, Tomasz Zarycki, Michał Łuczewski, Rafał Ziemkiewicz i inni, mają coś wspólnego z tak zwanym neosarmatyzmem. Współpracują z takimi periodykami jak Nowa Konfederacja, popularyzują ideę republikanizmu, a w polemikach świadomie czy nieświadomie odwołują się do ich myślowego zaplecza. Głos zawodowych historyków pretendujących do naukowej bezstronności kieruje się najczęściej przeciwko lewicowym orędownikom klasowego rozrachunku z historią, ponieważ pomniejsza i relatywizuje ciemne strony pańszczyzny, a tym samym osłabia jej wagę jako argumentu przemawiającego za radykalnym podziałem dawnego społeczeństwa na dwa narody, skutkującym dwiema różnymi historiami trwającymi do dziś. Powiada się, że obraz pańszczyzny u BWA jest wiarygodny tylko dla Ukrainy, że nie uwzględnia się zróżnicowania w położeniu chłopów,
30% z nich odrabiało pańszczyznę najemnikami, w tym należącymi do szlachty czynszowej, że przywiązanie do ziemi dotyczyło głównie spadkobierców gospodarstwa, że sytuacja chłopów polskich była bardziej porównywalna z chłopstwem europejskim niż z niewolnictwem itd. Wśród tych wytknięć najbardziej godne uwagi wydaje mi się pominięcie miejsca szlachty zaściankowej i bezrolnej, która stanowiąc w XVIII-XIX wieku do 90% urodzonych i znajdując się w większości w gorszym położeniu niż zamożniejsi chłopi, skutecznie zacierała granice pomiędzy obydwoma stanami, choć jednocześnie starała się maksymalnie wywyższyć ponad chłopów. To bardzo utrudniało kształtowanie się rzeczywistej chłopskiej klasowości, a także stosunki wsi z miastem, które owa zdeklasowana, ale wolna szlachta zdobyła pierwsza, zajmując miejsca w handlu, rzemiośle, zawodach urzędniczych i inteligenckich, kontynuując być może wyższościowy stosunek wobec wsi. Aktywność lewicowej inteligencji twórczej pobudziła, to jest kolejne stanowisko, poszukiwania własnego stanowiska także przez samorzutnych reprezentantów wsi. Uruchomiła nowy nurt debaty angażujący odmienny krąg uczestników. Pokaże to zwłaszcza film Niepamięć, 2015 rok dopiero, poprzedzony ciekawym procesem kształtowania się jego zaplecza w postaci stowarzyszenia Folkowisko z siedzibą w zanikającej wsi Gorajec na Roztoczu Wschodnim, współtworzone jednakże przez osoby mieszkające po studiach, najczęściej socjologia, psychologia społeczna, politologia, kulturoznawstwo i pracujące także naukowo w Warszawie, Krakowie, Irlandii, Hiszpanii. Zawiązało się ono pierwotnie jako grupa rodzinna, nauczyciele piotrowscy z trzema synami, zainteresowana wykorzystaniem budynku poszkolnego w celach agroturystycznych, hutor Gorajec, i ożywieniem w związku z tą inwestycją kulturowej pamięci miejsca w duchu rekonstrukcji małej ojczyzny pogranicznej, czemu zwłaszcza miały służyć doroczne festiwale z muzyczną dominatą folku, obejmujące też warsztaty, wykłady i dyskusje, spotkania autorskie, gry terenowe, improwizacje teatralne, wędrówki dydaktyczno-turystyczne. Ludowy, rodzinny, koleżeński i teatralno-zabawowy charakter imprezy odbywającej się na prywatnym terenie był podkreślany przywdziewaniem przez uczestników elementów strojów ludowych z różnych kultur gromadzonych od dawna przez rodzinę. Po 3 latach formowania się folkowiska i 2 festiwalach tematycznych – kultura ukraińska, kultura żydowska – w 2012 roku stowarzyszenie odpowiada na apel lewicowych twórców kultury i stara się przeobrazić w ośrodek krystalizacji dążeń chłopskiego i postchłopskiego społeczeństwa do odzyskania klasowej samoświadomości. Że jest to odpowiedź, świadczy szukanie współpracy ze wszystkimi autorami tego wezwania, ze wzajemnością. To, że padła ona akurat w tym miejscu, tłumaczy się między innymi silniejszą niż gdzie indziej pamięcią pańszczyzny, która jest poniekąd jego historycznym atrybutem. Sięgnęła tam Rabacja, przeszłość pozostawiła dziesiątki kamiennych krzyży i kapliczek pańszczyźnianych. Do 1939 roku odbywały się rocznicowe procesje dziękczynne. Włączenie się folkowiska w debatę nastąpiło w 3 krokach. Pierwszy to zmiana festiwalu, charakteru festiwalu lipcowego. Pojawiły się tematy kultura chłopska, kobieta w kulturze wiejskiej, problematyka migracji dawnych i dzisiejszych oraz ustanowienie Święta Wolności Chłopskiej, Dnia Swobody w terminie zbliżonym do zniesienia pańszczyzny w Galicji 1-3 maja, czyli w dniach Wielkiej Majówki. To jakby realizacja wezwania Jakuba S. ze sztuki demirskiego, by dzieci chłopów ustanowiły to święto i przeciwstawiły je rocznicom narodowym. Rekonstruuje się dawną radosną procesję dziękczynną, wędruje szlakiem krzyży, odgrywa epizody pańszczyźnianej krzywdy i radość wyzwolenia, dopełnianą wódką i tańcem. Krok drugi to akcja społeczna Jestem ze wsi.
skierowana do młodszych mieszkańców miast do 40 lat, nie znających, jeśli reprezentują tak zwane drugie pokolenie, lub wstydzących się, jeśli są wychodźcami czasu transformacji, swojej genealogii. Liczy się na to, że jest to grupa najbardziej aktywna, zdolna do zmiany własnych i cudzych postaw. Eksponowaniu elementów buntowniczości, odwagi, dynamiki służy symbol akcji, wizerunek kosiarza dziarskiego z kosą osadzoną na sztorc i pankową fryzurą. Chodzi o odwagę przeciwstawienia się homofobii, podjęcia walki z niekorzystnymi stereotypami wieśniactwa, przede wszystkim zaś z własnymi kompleksami, czemu służyć ma strategia coming outu i demonstrowania dumy chłopskiej, podbudowanej wiedzą o wartościach i dorobku własnej tradycji. Strategia jawnie wzorowana na emancypacji mniejszości seksualnych, świadomie czy nie, wpisuje się też w stuletnią tradycję chłopskiej walki z duszą pańszczyźnianą pod orkanowym hasłem „Dumą chłopską się wyprościć”. Ożywia ją jednak w całkiem nowej postaci, właściwej dla czasu ruchów miejskich, happeningi, koszulki z głównym hasłem, prowokacje uliczne, plakaty, ulotki i co ważniejsze internetu. Dzięki stronie na Facebooku możliwe było przeprowadzenie tej całej akcji ujawnieniowej. To na niej właśnie wykształceni wychodźcy ze wsi dość licznie deklarowali swoją chłopskość czy włączenie się w szerszą debatę przez komentarze, przedruki, zalecenia lekturowe, w sumie budowanie wirtualnej wspólnoty ze stolicą w Hutorze Gorajec. Obliczano ją na około 7 tysięcy, a społeczność fanowską na około 3 tysiące. Jedną i drugą podtrzymywano kolejnymi akcjami społecznymi i imprezami, między innymi produkcją własnego filmu, mającego być wezwaniem do pokonania niepamięci, wskrzeszenia pamięci pańszczyzny. To krok trzeci. Z tego, co wiadomo o powstawaniu filmu Niepamięć, premiera w styczniu 2015, przywracanie pamięci wyobrażano sobie pierwotnie jako wędrówkę po miejscach i do ludzi, w których ta pamięć jest jeszcze żywa i łatwa do obudzenia. To się nie sprawdziło. Próby przywołania pamięci pańszczyźnianych krzywd i chęci ich pomszczenia zawodzą nawet w kontakcie z najstarszymi chłopami i rażą natręctwem. Film stał się przedstawieniem samej tej potrzeby odzyskania pamięci przez ostatnie pokolenie, które masowo przeszło ze wsi do miast, i odnalezienia pierwiastków aktywnych, twórczych, pobudzających do samodzielnych działań. Jest to tym bardziej widoczne, że najważniejszą postacią filmu stała się znana już aktywistka Magda Bartecka, pochodząca ze wsi, absolwentka SWPS-u, przebywająca po parę miesięcy w Anglii, Irlandii, Hiszpanii. Zdążyła ona stać się najbardziej rozpoznawalną twarzą plakatową i facebookową kampanii „Jestem ze wsi”. Nie jest to jednak prosty ciąg dalszy agitacji społecznej dumnej wieśniaczki. Jej perspektywa jest skonfrontowana z perspektywą rówieśnika o arystokratycznym rodowodzie, a obydwie poddane zostały sprawdzianowi wspólnej podróży przez kraj poza miastem, która obejmuje zwłaszcza siedziby, zajęcia i opinie historyczne obydwu rodzin, odsłaniające dystanse wyraźniejsze niż w mieście. Idea kampanijnej perswazji stała się więc przedmiotem rozmowy z drugą stroną. Rozmowy rodzącej się jakby na oczach widza, bo pobudzanej zdarzeniami zwykle nieoczekiwanymi, niedokończonej i otwartej na dalsze ciągi. Prosta, dla wielu naiwna, bliższa amatorskiemu filmowi fabularnemu o spotkaniu panicza i wiejskiej dziewczyny niż dokumentowi, formuła Niepamięci odznaczyła się nadzwyczajną zdolnością wciągania do rozmowy i prowokowania do dyskusji widzów, którzy nigdy inaczej nie wzięliby w czymś podobnym udziału i nie spotkali się w tak zróżnicowanym gronie. Przez blisko półtora roku film przedłużył debatę o pańszczyźnie, wędrując po Polsce, redakcje, telewizje, placówki naukowe, miejskie kawiarnie, księgarnie, kluby folkowe, wiejskie domy kultury. Konwojowany przez jego współtwórczynię, która w ten sposób kontynuowała ideę akcji „Jestem ze wsi” w bardziej zdialogizowanej, zachęcającej do rozmowy postaci. Schodziła z ekranu do rozmowy na żywo.
Reakcja na film ujawniła istotne zmiany w debacie o pamięci pańszczyzny, które dokonały się częściowo za jego sprawą. Zmalała ranga doświadczenia pańszczyzny jako decydującego o chłopskiej klasowości. W porównaniu z dyskusją w latach 2012-2014 pojawia się śladowo zarówno po stronie zwolenników, jak i przeciwników wskrzeszenia perspektywy klasowej. Tak jak w filmie, ważna jest jej pozostałość, dystans pańskości i chłopskości, ciągle nieprzezwyciężony w życiu realnym i sferze symbolicznej, a nie ona sama. W optyce zaangażowanych rzeczników filmu i identyfikacji chłopskiej, doświadczenie pańszczyzny jest o tyle ważne, że dowodzi zdolności wsi do oporu i uporu pozwalającego wyjść z najgorszych tarapatów. Przezwyciężenie jej skutków jest świadectwem wartości społecznych, podobnie jak późniejszy ruch polityczny, zwłaszcza ten tak zwany młodochłopski lat 30. i spółdzielczy, Wielki Strajk 1937 roku, opór przeciwko kolektywizacji i masowy awans społeczny. Pańszczyzna jest niekoniecznym składnikiem identyfikacji z chłopskością odwołującej się do wartości własnej historii. Zmienił się skład uczestników debaty o pamięci i niepamięci pańszczyzny, stającej się coraz bardziej debatą o miejscu wsi i postchłopskiej części społeczeństwa. Upowszechnienie filmu, a jeszcze bardziej nagrań i pisanych zapisów debat w internecie, poszerzyło ten skład o internautów z pozamiejskiej inteligencji, w rozmaity sposób powiązanych ze wsią. Nagrania i zapisy często są opatrzone kilkudziesięcioma komentarzami, na przykład różnych aktywistów wiejskich, członków rozmaitych stowarzyszeń lokalnych, animatorów kultury, zaangażowanych w kluby książki czy teatry amatorskie, studentów. Zasługą Hutoru Gorajec, który obecnie raczej wrócił do uprawiania komercyjnej agroturystyki regionalnej z elementami edukacji, pozostaje, że przyczynił się do skrzyknięcia, choćby na krótko, osób zainteresowanych odbudowaniem klasowej podmiotowości bez względu na obecne umiejscowienie społeczne. Zwrócił uwagę na trochę zbliżone, a mniej widowiskowe inicjatywy regionalne. Odsłonił wreszcie zaplecze nowych, zapowiadających się na trwałe zjawisk w kulturze, które także dałoby się opatrzyć emblematem "Jestem ze wsi", najczęściej w drugim pokoleniu. Widziałbym to m.in. w formie reportaży Marty Szarejko, Zaduch, reportaży o obcości, która zamiast opowiadać o dolegliwościach własnej drogi do wielkiego miasta i inteligencji twórczej, zwróciła się z odezwą do rówieśników, 30-latków o podobnej biografii, uzyskując coś w rodzaju wielowariantowej biografii zbiorowej migrantów czasu transformacji. W zaskakująco podobny sposób, respektujący podmiotową perspektywę młodzieży powojennej, Piotr Nestorowicz stworzył reportażowy wizerunek wielkiego klasowego awansu lat 51-56, Każdy został człowiekiem, w oparciu o pamiętniki z wielotomowego wydawnictwa Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Wróciła chłopska podmiotowość w prozie beletrystycznej. Wróciła, co normalne dla prozy wiejskiej, w utworach o silnym i natychmiast rozpoznawalnym podkładzie autobiograficznym. Ale jest to autobiografizm jakiegoś innego niż do tej pory rodzaju. Przede wszystkim nie jest podkładem całej twórczości, jak na przykład u Tadeusza Nowaka, jednego z koryfeuszy nurtu chłopskiego w prozie lat 60. i 70. Nie służy też analizowaniu osobiście doświadczonej problematyki wiejsko-miejskich czy chłopsko-pańskich dystansów, jak u innego z nich Mariana Pilota. 5 minut. Nie będzie części trzeciej. Jest nieoczekiwany, zaskakujący, jednorazowy, jakby ujawnieniowy. Pojawia się u emigrantki Gugły Wioletty Grzegorzewskiej, podróżnika i podróżopisarza pod krzywdzie Muszyńskiego, dyplomaty, producenta muzycznego i filmowego Ludzka Rzecz Pawła Potoroczyna, uwziętego autora powieści gatunkowej i tłumacza Dygot Jakuba Małeckiego, u literaturoznawcy i tłumacza Skoruń Macieja Płazy, u pisarza fantazji i weterynarza Radosława Raka, baśń o wężowym sercu, czyli Wtóre słowo o Jakubie Szeli,
Wreszcie jako debiut u 60-letniego dziennikarza Galicjanie Stanisława Nowaka. Większość tych utworów, wydanych niemalże w jednym czasie, nosi ponadto tytuł sygnalizujący jakąś niepojętą dla innych lokalność. Czy to razem nie składa się na coś w rodzaju jestem stamtąd, jestem ze wsi. Niektóre z wymienionych tytułów, powieść Raka Oszeli, Nowaka o stuletniej historii jednej wsi nad Wisłoką, zdradzają ambicje opowiedzenia na nowo, własnym językiem, częściowo wymyślanym na użytek powieści, swojej peryferyjnej historii w opozycji do historii Polski głównego nurtu. Ten rodzaj rewizjonizmu wobec historii, pisanej w perspektywie dawnej, naczelnej klasy politycznej, widoczny jest także w reportażu historycznym, na przykład Bieżeństwo 1915 Anety Prymak-Onisz lub takim genealogicznym eseju antropologicznym jak Dzieci Kazimierza Michała Garapicha, który w obrazie erotycznego współżycia dworu ze wsią i dzisiejszych prób ulukrowania pamięci przeszłości demistyfikuje wciąż kultywowany w oficjalnej historii szlachecki mit jednoczącej wszystkich polskości kresowej. Dyskusja o dziedzictwie pańszczyzny unaoczniła, że historia w ogólności stała się dziś chyba najważniejszym obszarem bojów o odzyskanie chłopskiej klasowości, podmiotowości. Widzimy poszukiwanie tradycji buntu, niezgody na rzeczywistość pańszczyzny i poniżenia, nowe odczytania rebelii chłopskich, odnajdywanie ukrytych form bojkotu pracy na pańskim, zwiększone zainteresowanie tradycjami samodzielnej aktywności wsi w dwudziestoleciu. Wieci, wielki strajk, spółdzielczość. Poszukiwanie śladów własnej obecności w kulturze, między innymi poprzez wydobywanie prawdziwego obrazu chłopa z dawnej literatury o wsi. Widzimy marzenie o napisaniu ludowej historii Polski, jakby na wzór ludowej historii stanu Howarda Zina. Stworzenie o stworzeniu ludowej epopei, to Leder akurat, nakręceniu polskiego Django. Na tej drodze czeka wszystkich spotkanie z próbami rehabilitacji tradycji szlacheckich, bo ta sama niedawna debata ujawniła, że próby owe nie wynikają z historycznego bezwładu, lecz są świadomą, zróżnicowaną i umacniającą się refleksją, szukającą argumentów w sporach o charakter polskiej kultury. Kto wie, czy nie konkurencyjną wobec chłopskiej, także w historycznym rewizjonizmie wobec tradycji pańskiej. Koniec, tak? Dziękuję. Koniec dobrego. Powiem może tu w dwóch zdaniach tylko. Mogę? Że ostatni rozdział, liczący tutaj około 5 stron, rozróżnia jakby dwie aktualizacje. Dwa stanowiska w sprawie tych tradycji szlacheckich. Jedna najogólniej biorąc jest to aktualizacja tradycji wysokiej takiej, powiedzmy trochę arystokratycznej, że ją bym widział właśnie w twórczości Zaryckiego, eseistycznej, także bieżącej, także tej naukowej wspólnej ze Smoczyńskim. Tak? No i szereg innych jakby prób rewaluacji tej tradycji. I nurt drugi, który mnie bardziej interesuje, który mówi, jest próbą udaną, jak myślę, w dużej mierze rehabilitacji tradycji drobnoszlacheckiej, biedoty szlacheckiej wręcz, która jest konkurencyjna całkowicie wobec tamtej, wręcz właśnie chodzi o znalezienie jakby przeciwwagi szlacheckiej, ludu szlacheckiego wobec pańskiej tradycji tej drugiej, że tak powiem, drugiej odnogi tej tradycji. I ona jest bardzo jakby ciągle się spotyka, przynajmniej także w literaturze. Mam tam kilka przynajmniej przykładów. Ciągle się spotyka z tym jakby orientowaniem się na własną przeszłość dzisiejszych chłopów, postchłopów. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie profesorze.
pasjonujący wykład. Chciałabym Państwa zachęcić do dyskusji, bo jest tu tyle wątków, także wątków nowych. Chciałabym także, mam nadzieję, że będziecie Państwo wszyscy mieli okazję przeczytać tekst pana profesora, ponieważ na pewno zgodzi się przygotować nie tylko streszczenie, ale taki tekst do trzeciego tomu naszej monografii Ciągłość i zmiana. Natomiast kolegów, którzy z Instytutu, powiem, że kogo ta część trzecia bardzo interesuje, mogą ją sobie doczytać, jeśli jeszcze nie doczytali, bo mają to streszczenie pana profesora w swojej poczcie. Zachęcam Państwa do dyskusji. A myślę, żeby Państwa zachęcić, to jak to powiedzieć, przypomniała mi się takie stwierdzenie Niny Asolo-Dobraj, że każda epoka na nowo pisze swoją historię. Że to, co się stało, prawda, my na to wpływu nie mamy. Natomiast możemy te zjawiska w różny sposób interpretować. Jakoś wyczulona byłam na to, ponieważ rekonstruowałam niedawno historię ponad stuletnią PSL-u, prawda? I na koniec postawiłam sobie pytanie o tożsamość tej partii, której chyba na pewno została nazwa. Natomiast i ona się zmieniała w czasie. Natomiast ten wielowątkowy nurt ludowy w różnych okresach w różny sposób interpretował swoją historię. Pan profesor zresztą pisze tam, mówił o wsi, prawda, która była kontynuacją tej przedwojennej wsi wicioskiej, a potem, nie wiem czy to panie profesorze, to się przełożyło, że powstało takie czasopismo Nowa Wieś, które już wychodziło do 57 roku i jak tam przeczytałam. A czy potem, żeby się odróżnić od tej marksistowskiej takiej... Ta wieś, o której ja wspominałem, to została zamknięta w 54 roku. W 54, tak, zostało uznane, że przesadzili w tym krytycyzmie nihilistycznym stosunku do kultury ludowej. Tak, pod koniec nihilistyczny. Jurek, czy ty się zgadzałeś, profesor Wilkin? Profesor Wilkin, profesor Bukraba Ryska i potem pan profesor. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Z wielkim zainteresowaniem słuchałem prezentacji pana profesora. Znaczy, że ja jestem ekonomistą, ale problematyka wsi, łopów, a także powiedziałbym kultury i społeczności wiejskiej jest mi bliska. Pan profesor zaczął od pierwszej części przynajmniej, od problemu emancypacji wsi i chłopów. W tym w okresie międzywojennym. No, jesteśmy akurat świeżo po przygotowaniu tego naszego dzieła o stuleciu rozwoju wsi w Polsce. I pamiętam, że w tym okresie międzywojennym były takie dwa etapy. Na tym pierwszym etapie, zaraz po odzyskaniu niepodległości, faktycznie mieliśmy do czynienia z takim dowartościowaniem chłopów w różnych wymiarach i politycznym, na przykład liczba posłów do parlamentu z rodowodem chłopskim była rekordowa wtedy.
Wiem, że tam chyba ponad setka właśnie się wywodziła ze wsi i z, no, z chłopów między innymi również. Natomiast już w latach 30. nastąpiła po pierwsze ograniczenie tej emancypacji, po drugie odrodzenie właśnie tej warstwy ziemiańsko takiej, powiedziałbym, no, tych bogatszych posiadaczy ziemi. I między innymi również zostały przyhamowane reformy agrarne, które początkowo się całkiem dobrze rozwijały w pierwszym okresie, a potem uległy przyhamowaniu. Jeśli dokonamy skoku już w okres powojenny, te chłopskie ostatki, o których pan profesor wspomniał, to jest faktycznie, z jednej strony jest kres ziemiaństwa i on był taki definitywny. Natomiast jeśli chodzi o chłopów, to była sytuacja, którą można określić jako funkcjonowanie pod szklanym kloszem. Znaczy ten szklany klosz z jednej strony oznaczał pewną ochronę. Ta grupa mogła funkcjonować, miała w miarę stabilne warunki, ograniczone, ale w miarę stabilne. Natomiast nie mogła oczywiście awansować, rozrosnąć w sensie na przykład własności ziemskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale ona pod tym kloszem przetrwała. Tu pojawiło się takie ładne określenie w poszukiwaniu straconej klasowości. I tak przypomniałem sobie, że no, dobrze jest sięgnąć w tym przypadku do klasyfikacji Karola Marksa, który mówił, że może być klasa w sobie i klasa dla siebie. Klasa w sobie i klasa dla siebie. Faktycznie to była ciągle mocna, duża klasa, tylko o ograniczonej sile oddziaływania, ale nie bezsilna. To jest taka bezsilność słabych, co najlepiej zresztą opisał w moim przekonaniu profesor Józef Szczepański. Jan Szczepański, przepraszam. Józef oczywiście. Jan Szczepański, gdzie właśnie on pokazał, że ta niby taka niezorganizowana grupa czy klasa chłopska najsilniej zmodyfikowała socjalizm, przynajmniej w Polsce, w porównaniu z innymi grupami społecznymi. I ostatni element. Chodzi mi o właśnie kolejny etap emancypacji. Moim zdaniem on nastąpił po roku 2004. Akurat od 2004 my przygotowujemy co drugi rok raport o stanie wsi. I między innymi to jest interdyscyplinarny raport, tam socjologowie, ekonomiści, demografowie i tak dalej piszą. I właśnie wtedy dokonał się skok, jeśli chodzi o tę emancypację. I ten chłopski los, pewnego rodzaju przywiązanie do wsi i do ziemi, przestał jak gdyby działać. To znaczy bycie na wsi, znaczy pozostanie na wsi i bycie rolnikiem stało się wyborem. I to była ta bardzo istotna jakościowa zmiana. Tutaj dyskutowaliśmy kiedyś o książce profesora Andrzeja Mencfela, Toas na progu. On tam bardzo ładnie przedstawił taki kres właśnie chłopstwa i ten tytuł może być symbolicznym takim toastem pożegnania tej tradycyjnej warstwy czy klasy chłopskiej. I w związku z tym obecnie, jeśli mówimy o kulturze wsi, jeśli mogę coś tu powiedzieć, to oczywiście ona się staje coraz mniejszym stopniu kulturą chłopską. Staje się kulturą ludową, ale pojawia się pytanie, kto należy do tego ludu, który tę kształtuje. I to jest właśnie coś, na czym chciałem skończyć moje wypowiedzi. Józku, czy już kończyłeś? Ja się zgadzam zupełnie z tym podziałem okresu międzywojennego tylko i oceną roli chłopów, tylko
Chciałam powiedzieć, że ten wskaźnik obecności chłopskich posłów w Sejmie jest mylący, ponieważ w roku 30 Stronnictwo Ludowe uczestniczy w wyborach w ramach Centrolewu, a w 35 i 38 bojkotuje wybory, prawda? Więc chłopi, jeśli wchodzą, to jeśli wchodzili w innych blokach, BBWR i w ogóle. Natomiast ten cała masa chłopska, no jakby powiedzieć, nie miała swoich przedstawicieli, na których mogły głosować. Przepraszam, to ad vocem. Pani profesor. Dziękuję bardzo. Przepraszam, musiałam wyjść na parę minut, ale tekst czytałam i to chciałam tutaj w tej dyskusji pójść takim tropem bardziej socjologicznym, jaki zaproponowała pani profesor Halamska dla interpretacji tego materiału, który przedstawił pan profesor. I takie chciałam dwie główne uwagi swoje zgłosić. Po pierwsze, uderza mnie, że w tym rozpatrywaniu istotnego dla tożsamości, ale nie tylko chłopów, całego społeczeństwa, dziedzictwa pańszczyzny, jakoś nieproporcjonalnie częściej mówi się o właśnie warstwie chłopskiej czy postchłopskiej. Tak jakby dziedzictwo pańszczyzny nie odznaczało się równie silnie i równie fatalnie na drugim członie tej relacji, prawda? No, o tym pisał profesor Grabski. Akurat jesteśmy świeżo po seminarium poświęconym dorobkowi Władysława Grabskiego, które prowadzi jak pod taką nazwą socjologia rolnictwa pani doktor Aleksandra Bilewicz. I z tego co pamiętam, rzeczywiście Władysław Grabski mówił, że ten ustrój, układ pańszczyźniany bardzo negatywnie zaważył na szlachcie, na wszystkich właścicielach, ale no, również na dziedzicach tej kondycji postszlacheckiej, czyli na późniejszej inteligencji. I myślę, że warto jak gdyby troszeczkę starać się zrównoważyć te proporcje, zastanawiając się nad tym, jak to pańszczyzna wpłynęła na pozostałe segmenty polskiego społeczeństwa. No więc tutaj wspomniałam Grabskiego, można też przypomnieć Floriana Znanieckiego, kiedy on mówił o ludziach dobrze wychowanych, jako o też wewnętrznie pękniętej warstwie, na elitę opiniotwórczą nadającą ton i na zrezygnowaną, taką uciszoną mniejszość, która jak gdyby tylko potakuje owemu głównemu mainstreamowi, prawda, elity. No i sądzę, że koresponduje to z obserwacjami wyrażonymi w takim bardzo ostrym, jak to miał za zwyczaju profesor Hałasiński, jego stylu, który pisał, no tutaj były przypomniane jego tytuły prac, o inteligenckim getcie w kulturze polskiej i mówił, że o ile chłopi wydobyli się z tej kondycji pańszczyźnianej i ich dalsze losy były dziejami awansu społecznego, co by o tym nie powiedzieć, no to dzieje postszlacheckiej inteligencji były dziejami degradacji społecznej właściwie z tej pozycji pierwotnej. No i mówił, że używał tego pojęcia proces degradacji, że stanowi owa właśnie warstwa szlachecka, później inteligencka, mózg i myśl oderwane od reszty kraju, ludzi, warstwę znajdującą się w sferze duchowego protektoratu arystokracji i nazywał to nawet oranżerią salonową. Ja cytuję tutaj ten tekst z Regionów chyba w 1995 roku. Również wspominał o tym, jak zachowuje się w warunkach odzyskanej niepodległości czy polepszonego dobrobytu właśnie owa warstwa postszlacheckiej inteligencji. Taki dosadny cytat, no dorwali się do miski z pomyjami dobrobytu. Więc proszę Państwa, myślę, że jeżeli chodzi o te dwa człony relacji pańszczyźnianej i na późniejszą tożsamość polskiego społeczeństwa, warto również zastanowić się nad tym drugim członem. Natomiast jeżeli chodzi o kategorię doświadczenia, jakie było formotwórcze czy dla chłopów i ich potomków, czy dla szlachty, dla inteligencji, to warto by się odwołać do takich sugestii, jakie padają ze strony programu Nowej Humanistyki. Staram się być tak w miarę na bieżąco z publikacjami
Państwa Instytutu. Uderza mnie, że przechodzi się w owej nowej humanistyce od tego zawierzenia językowi, wyrażeniu słownemu, od werbalizowanemu doświadczeniu i samookreślaniu się podmiotowości w stronę czegoś, co nie jest artykułowane językowo. No na przykład ten tom Pamięć i afekty, prawda? Pewnych doświadczeń język nie wyrazi. A jeżeli wyrazi, to trzeba się zastanowić, zwłaszcza w przypadku właśnie tego doświadczenia chłopskiego, czy to jest rzeczywisty wyraz podmiotowości chłopskiej, czy tak jak sugerował Lindę w słowniku staropolskim, podmiotowości jako czegoś podrzuconego, podnieconego z zewnątrz, czegoś innego. Bardzo ładnie ten wątek rozwijał Krzysztof Okopień, filozof, w takiej książce Podmiot, czyli podrzutek. Więc to, co dzisiaj się pisze o tożsamości, podmiotowości warstwy chłopskiej, niekoniecznie musi być tą autentyczną podmiotowością, ale właśnie owym podrzuconym, podmiecionym z zewnątrz, a więc czymś zafałszowanym. I tutaj chciałam jeszcze przywołać taki cytat z głośnej książki Charlesa Taylora, Źródła podmiotowości, kiedy on pisze, obserwuje taką dominującą tendencję kultury współczesnej do faworyzowania tego, co wyartykułowane. I potem pisze tak, nie jesteśmy w pełni ludźmi, dopóki nie powiemy, co nami powoduje, wokół czego zbudowane jest nasze życie. No myślę, że to jest troszeczkę groźne sformułowanie, bo jeżeli kulturę chłopską nazywano często kulturą milczącą czy milkliwą, jeżeli profesor Karol Modzelewski napisał świetną książkę właśnie o chłopach w monarchii wczesnopiastowskiej, pokazując wartości i tożsamość kultury chłopskiej nie przez to, co na ten temat sobie mówiono, ale przez przedmioty materialne i narzędzia pracy, przedmioty codziennego użytku, to myślę, że takie mocno rasizujące określenie, że nie jest człowiekiem ten, kto nie potrafi sprawnie mówić, powinniśmy odrzucić i zwrócić się w stronę tych bardziej ewidentnych, ale może trudniej odcyfrowywalnych, ale bardziej przekonujących świadectw. I gdybym szukała śladów i przejawów tożsamości, podmiotowości, to również nie w tym, co jest mówione, ale w tym, co jest robione, tak jak to kiedyś Łotman w Kulturze Eksplozji mówił o powinowackiej fizjologii i semiotyki, prawda? A więc w cielesności, w materialności, w przedmiotach fizycznych. No więc to są moje takie dwie uwagi do tekstu pana profesora. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję pani profesor także za przypomnienie książki Modzelewskiego, którą zresztą on napisał siedząc w więzieniu. Nawiasem. Pan profesor, przepraszam za pomysł. Tak. Roman Sobiecki, Szkoła Główna Handlowa, nie będzie ze Szkoły Głównego Gospodarstwa Miejskiego. Co znaczy, że to nie znaczy, że ja jakby dystansuję się od GGW, a mam dużo wspólnego właśnie z racji problematyki. Ja, podobnie jak profesor Wilkin, jestem ekonomistą, natomiast w przeszłości w jakim sensie można by powiedzieć uczestniczyłem w pewnych, może słowo przemiany, bo to jest czymś zbyt wielkim, ale działałem w Związku Młodzieży Wiejskiej. I dlatego tutaj nawiązuję do tego, co nazwalibyśmy tożsamością, podmiotowością, ale współcześnie, bo to jest już historia współczesna. Byłem założycielem Związku Młodzieży Wiejskiej w 1980 roku, choć wcześniej też funkcjonowałem. I pamiętam, jak młodzież wiejska bardzo zabiegała właśnie o to podmiotowość, domagając się, dopominając się partycypacji w decyzjach dotyczących przyszłości wsi. I dlatego wydaje mi się, że tutaj pan profesor wspominał o aktywności Wici przed II wojny światowej. Zatem to jest, do dzisiaj funkcjonuje ta organizacja jako jedna z tych niewielu młodzieżowych organizacji. Oczywiście jej aktywność nie jest tak możliwa, bardziej w edukacji jest aktywna. Więc to jest pierwsza sprawa, żeby to dostrzegać. Pamiętam, bo byłem w swoim czasie przewodniczącym zarządu wojewódzkiego w Łomży, jeszcze było województwo Łomża, i mieliśmy takie hasło: los wsi naszym losem, nasz los w naszych rękach.
takie zdecydowane, powiedzmy, takie proste hasła, ale o co chodzi? Nawiązuje też do tytułu dzisiejszego seminarium, którym jest to przeciwstawienie chłopa i pana, czyli jak gdyby eksponowanie różnic. Ja zwykłem zawsze dążyć do tego, co nie znaczy, że należy zapominać o różnicach, dążyć do tego, żeby próbować znaleźć wspólne wartości. I wydaje mi się, że dziś należałoby też postawić sobie pytanie o to badanie, no, to jeśli ma sens, bo zawsze trzeba do tych korzeni dotrzeć, najdalszych, żeby sobie postawić pytanie i co dalej? I co dalej? Spróbować zidentyfikować te cechy, bo mówimy, ktoś, ja z krwi i kości jestem chłopem, co to znaczy? Co to znaczy, żeby eksponować te pozytywne cechy i te wartości, które mogą być stać się uniwersalne. To uniwersalizm jest też takim, powiedzmy, i plusem i minusem. Chodzi o to, że jeżeli tożsamość, no to mówimy, nasz wkład jest taki, a wpisujemy się w wiele cech, jeśli możemy powiedzieć, cech chłopskich. Dzisiaj troszeczkę łagodniej, można powiedzieć, wiejskich, jest bardzo przydatnych dla sprawy całego społeczeństwa, państwa. Także to pytanie i co dalej, wydaje mi się, na nowo należy spojrzeć, bo żyjemy też w czasach globalizacji, gdzie jest możliwość funkcjonowania w różnych kulturach, wyjazd, swoboda. Nie wiemy, bo może się okazać, że ten wirus nam tu rzeczy na długie lata powstuje, ale niekoniecznie. To jest jakiś pstryczek do tej swobody i nierespektowania pewnych wartości, nieliczenia się również z naturą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy zrobimy teraz, oddamy głos panu profesorowi. Może się ustosunkuje pan profesor, bo potem się zapomina tych wątków do tych podniesionych kwestii. Dziękuję bardzo za uwagi. Znaczy, każdą z tych uwag państwa trzeba będzie jakby poddać namysłowi. To znaczy, także, bo one są w większości tak, mają ten charakter, że nie da się od razu odpowiedzieć. Jeśli chodzi o, przepraszam, głos dotyczący właśnie emancypacji w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tak, ja po prostu nie mogłem w ogóle zająć się tym więcej, bo samą końcówką się zajmowałem, ale z pewnością jest ta różnica między pierwszym i drugim dziesięcioleciem, prawda? Międzywojnia, z tym, że w drugim dziesięcioleciu jeśli chodzi o zainteresowania społeczne, zainteresowania właśnie społeczne możliwościami chłopskimi, to one się kierują w stronę tego młodego pokolenia chłopów, prawda? To już mniej na sprawy związane z reprezentacją sejmową, z reformami, które chyba rzeczywiście tak gdzieś do 25 roku były jeszcze realizowane. A to drugie dziesięciolecie to już chyba należy do młodzieży i socjologowie, i politycy, i tacy no właśnie zajmujący się jakby możliwościami tkwiącymi, powiedzmy, w tym, to raczej właśnie organizuje się to wokół tego młodego pokolenia i ono pomału staje się jakby reprezentacją wsi. Znaczy, zwłaszcza w czasie wojny, kiedy to głównie oni jakby odmładzają stronnictwo, no i tworzą bataliony chłopskie. Tak się uważa, że w większości jakby bataliony chłopskie są dziełem tego pokolenia już. Właśnie. Ciekawa jest ta uwaga o emancypacji po 2004 roku, kiedy no myślę, ja bym się tutaj bardzo zgadzał, to znaczy może nie potrafiłbym tak dokładnie umiejscowić, natomiast znaczy moją uwagę jakby przyciąga pierwsze dziesięciolecie. W pierwszym dziesięcioleciu to się jakby dokonała istotna zmiana jakaś. Nie, może to trochę wiąże się z liczbą
osób, które przeszły przez te nowe formy kształcenia wyższego. Wzmogła się, znaczy zwiększyła się chyba radykalnie ta liczba kończących wyższe uczelnie. Rozmaicie się, jak wiadomo, o nich mówi i myśli, natomiast faktem jest, że te szeregi tej młodzieży się jakoś zwiększyły, że poczuła się zdolna do samodzielnych wyborów. To z pewnością tak jest. Pani profesor Bukraba, no mama właśnie to są bardzo celne uwagi, cenne dla mnie też, z tym, że znaczy, gdybym nawet ja mniej zajmował się tym myślą sformułowaną, a więcej przywiązywał jakby uwagi do przejawiania się bezsłownego, powiedzmy, czy wyrażania chłopskiej podmiotowości, to i tak bym na to nie znalazł tutaj oczywiście miejsca. Mogę powiedzieć, że dla mnie miejscem, przynajmniej do tej pory, jakby odczytywania tego rodzaju podmiotowości są utwory literackie. To znaczy, powiedzmy, no Myśliwski jest takim tym mistrzem jakby odkrywania tego, co w tej kulturze właśnie, najogólniej mówiąc, nierozgadanej, niewygadanej, co było inaczej, znajdowało inny język, język gestów, język takich rzeczy. Więc wydaje mi się, że ja od tej strony trochę na to patrzyłem. To znaczy, przypisywałem literaturze zdolność takiego odczytywania, nie sobie samemu, no bo bardziej przynajmniej w takim przekrojowym jakimś ujęciu to oczywiście idę za myślą sformułowaną, za działaniami takimi, za udziałem w debacie, a więc nastawionymi na dialog, na rozmowę, na jakieś kształtowanie świadomości, więc czuję się jakby zobligowany do namysłu na tym, co pani powiedziała. Także oczywiście zwrócenie uwagi na... Czyli ja zwracam na to uwagę, tylko może nie dokładnie tak w taki sposób, że dziedzictwo pańszczyzny jest ciężarem także drugiej strony, prawda? Raczej chodziło mi o... To jest trochę w tej części, może trzeciej, zwrócenie uwagi na próby znalezienia jakiegoś, nie wiem, czegoś granicznego, czegoś pośredniego. Wszyscy wyszli poobijani z tej historii, prawda? Ale coś trzeba jakby z tego uratować, coś trzeba zachować, żeby mieć no, jednak poczucie jakiejś ciągłości, prawda? Więc sąd moją uwagę zwrócił, no tak jak sądzę, bardzo zdecydowany wzrost zainteresowań tymi tradycjami drobnoszlacheckimi. Tej właśnie ubogiej, czy wręcz właśnie biedoty szlacheckiej. Oczywiście powinienem z tego, co pani mówi, powiedziała, wynika, że powinienem może uwzględnić to wewnętrzne zróżnicowanie u mistrza Hałasińskiego, u Znanieckiego, tej jakby grupy ludzi dobrze wychowanych. U Hałasiński chyba stara się raczej ujednolicić, to znaczy odnaleźć to, co jest wspólne dla całej tej jakby warstwy inteligenckiej. I to co jednak charakteryzuje ją no, w sposób dyskredytujący. Raczej tak. Miło mi było usłyszeć pana, który współzakładał Związek Młodzieży Wiejskiej w 80 roku. Bo nie, pamiętam ten moment takiego, no, pewnego jakby przyrostu odżycia nadziei, że coś się jeszcze tam zrobi, prawda? Że jeszcze się coś zrobi. No ale nie wiem, jaką rolę Świrgoń odegrał.
dużą rolę odegrał Długosz, właśnie z Nowej Wsi. Kazimierz Długosz bardzo piękną rolę sądzę. U niego się grupa, to właśnie on był organizatorem. Długosz. Tak, tak. Ale w Nowej Wsi, to w Nowej Wsi to wszystko się działo. Redakcji na wiejskiej. Kazimierza Długosza poznałem jeszcze przed, właśnie wtedy, kiedy tam się mieścił. Panowie, będę musiała wam odebrać głos. Dziękuję. Żeby przekazać głos pani profesor Podedworna, która jest socjologiem. Tak, właśnie ja chciałam zaznaczyć, że będę mówiła o tym, co usłyszałam z perspektywy socjologa. Przeczytałam pana tekst dokładnie, bo został mi dostarczony w wersji elektronicznej. Bardzo mnie zainteresował i skłonił do pewnych uwag polemicznych. Pewnie je wszystkie tutaj ich nie przedstawię w sposób uporządkowany, ale co chciałabym przede wszystkim podkreślić. Chciałabym inaczej interpretować to, co pisał Józef Hałasiński. Być może jestem jedną z nielicznych osób, które były na seminarium Hałasińskiego przez jeden rok akademicki. I jego tekst dotyczący społecznej genealogii inteligencji polskiej, który w latach 70. nie był tekstem, który czytali studenci socjologii w ramach lektur, aczkolwiek wiedzieliśmy o jego istnieniu. Trzeba postrzegać w pewnej szerszej perspektywie, po pierwsze, wiary w możliwość jednostki w dokonaniu awansu społecznego. Ja tu chcę przypomnieć habilitację Hałasińskiego, drogi awansu społecznego robotnika. To znaczy on, nie będąc nigdy marksistą, przeciwstawiał się tej wizji historii, że to tylko wielkie masy i wielkie zbiorowości mogą dokonać postępu społecznego. Cała koncepcja Hałasińskiego to jest pokazywanie, że właśnie jednostka poprzez realizację swoich aspiracji, o których dzisiaj się nie mówi w ogóle. Ja pamiętam czasy, kiedy wiele socjologowie pisali o aspiracjach młodzieży wiejskiej. W ostatnich latach ja nie znam takich prac. Być może one gdzieś powstały. My nie wiemy dzisiaj, do czego ta młodzież aspiruje tak naprawdę. Natomiast państwo tutaj i my wszyscy zgromadzeni debatujemy o tradycjach pańszczyzny. Czy to są tradycje, do których ta młodzież chciałaby w ogóle sięgać pamięcią? To jest pierwsze moje pytanie. Przecież każda zbiorowość większa, która awansuje, a ta grupa na pewno awansowała, pierwsze co robi, to odcina się od korzeni, neguje te korzenie. Akurat tradycja pańszczyzny jest czymś niezwykle wstydliwym, stygmatyzującym. Dlaczego mielibyśmy o tym pamiętać? To należy wymazać. Po to, żebyśmy się czuli wolni, równi, tacy jak inni. A nie ciągle nam ktoś będzie przypominał, że twój pradziadek to był, prawda, chłopem pańszczyźnianym. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, znowu z perspektywy socjologa. My ciągle, znaczy cała ta akcja Jestem ze wsi. Co ta akcja miała na celu tak naprawdę, jeśli na to spojrzeć? Socjolog odwołuje się do tego katalogu cech modernizacji społeczeństwa zmodernizowanego. Po pierwsze, będzie podkreślał, że w społeczeństwie nowoczesnym tak zwany status przypisany, a to skąd kto jest, to jest element statusu przypisanego. Przestaje mieć znaczenie, ponieważ znaczenia nabiera status osiągany. To, co jednostka osiągnęła, czyli jej wykształcenie, jej awans kulturalny także, właśnie dlatego, że po raz pierwszy poszła do filharmonii czy do innej instytucji kulturalnej. To jest jedno. Inna sprawa, całą koncepcję Hałasińskiego trzeba też postrzegać w jego koncepcji narodu, która była koncepcją bardzo oryginalną i inną niż inne koncepcje, które się w myśli polskiej w tamtym czasie przewijały. To znaczy narodu jako wspólnoty opartej na kulturze. To znaczy było to dość spójne, jeśli się patrzy na to w takiej właśnie całościowej perspektywie, że to właśnie nie rewolucja proletariacka może coś, że tak powiem, zmienić w funkcjonowaniu społeczeństwa, ale te indywidualne wysiłki jednostek.
ewentualnie zrzeszonych, tak jak później w tym młodym pokoleniu, gdzie słusznie pan dostrzegł ten bunt młodzieży. To znaczy Hałasiński uważał ten bunt młodzieży za zarzewie rewolucji na wsi. Z tym wiązał ogromne nadzieje. Ale to był bunt młody przeciwko starym, a nie bunt, prawda, proletariuszy przeciwko kapitalistom. Bo to trzeba jeszcze, że tak powiem, zestawić z tą opozycją wobec myśli marksistowskiej, którą on zawsze bardzo silnie podkreślał. To więcej nie chcę, bo nie będę Państwa zanudzać. Mam takie jeszcze trzy krótkie pytania, ponieważ słuchając i czytając tekst Pana Profesora, użył Pan tam kilku takich, być może są to określenia zaczerpnięte z innych publikacji, a ja to przeoczyłam. Kto powiedział, że słoiki są niemobilne? Jeśli ktoś tak powiedział, to on w ogóle nie rozumie, co, czym jest mobilność w sensie społecznym. Słoiki są super mobilne pod każdym względem, zarówno pod względem mobilności przestrzennej, jak mobilności społecznej. Więc to są pewne takie artefakty, które wchodzą do języka i wszyscy potem je powtarzają. Kto dziś jest aktywistą wiejskim? Bo pan kilka razy użył tego określenia. Czy to są działacze organizacji pozarządowych, którzy żyją z funduszy unijnych i uważają się za reprezentantów wsi? Czy to są ludzie, sołtysi na przykład, czy też sołtyski, bo to głównie są kobiety w tej chwili. To znaczy, kogo my mamy na myśli, mówiąc dziś o aktywistach wiejskich? I właściwie na tym bym chyba skończyła, bo nie chcę już wydłużać tego, co powiedziałam. Natomiast w tym całym wystąpieniu pana widać pewien kłopot, z którym borykają się przedstawiciele wszelkich nauk społecznych. To znaczy tego, że my ciągle chcielibyśmy mówić o chłopach i o klasie chłopskiej, której już nie ma. I dla socjologa jest to dość czytelne, że my ciągle opowiadamy o jakimś bycie coraz bardziej nieistniejącym, a nie mamy innej kategorii. Artykułowanym, owszem, ale chodzi o to, że my nie mamy innej kategorii, to znaczy nie mamy kategorii, przy pomocy której możemy nazwać ludzi, którzy dzisiaj zajmują się rolnictwem, bo to nie o mieszkańcach wsi mówimy. Mieszkańcy wsi, no jeszcze zapomniałam o rzeczy najważniejszej, że w tej koncepcji narodu Hałasińskiego bardzo ważnym było to wskazanie na uobywatelnienie chłopstwa. To jest takie niezbyt ładne słowo, ale proszę pamiętać jeszcze o jednym, że zarówno Grabski, którego wspomniała pani profesor Bukrawa, jak i Hałasiński, to byli czołowi ideolodzy warstwy chłopskiej, proweniencji niemarksistowskiej. To trzeba też podkreślać. Czyli ich, powiedziałabym, postrzeganie tej warstwy było bardzo szczególne. No, trudno się dziwić, ponieważ społeczeństwo polskie składało się w znacznej mierze z chłopów w tych czasach, kiedy oni to pisali. Dzisiaj mamy skład społeczny społeczeństwa polskiego z gruntu inny. I to też musimy mieć w głowie, mówiąc ciągle o tych tradycjach chłopskich. Wszelkie tradycje podlegają społecznej weryfikacji. Nie wszystkie zasługują na to, żeby je kontynuować. Tradycja pańszczyzny naprawdę nie zasługuje na pamięć żadną. A cóż dopiero, żeby ją świętować? Dla nawet mnie jest to aberracja. Nawet w korporacjach. Nie, ja wiem, że świętuje się zniesienie, ale nawet taka forma świętowania dla mnie jest już w sferze symbolicznej dowartościowanie. Pani dyrektor. To jest coś wstydliwego po prostu. No to zburzenie Bastylii też powinno być wstydliwe. No, tak bym tego nie oceniała. Jako w tym dobrym komentarzu pani profesor, pewnie mój w ogóle nie będzie komentarzem, to właściwie pytaniem skierowanym do pana profesora, ale poprzedzę to jedną myślą, mianowicie taką, że w instytucie naszym, po właśnie tym wysiłku zrekonstruowania tych 100 lat rozwoju polskiej wsi, teraz czas na wizję, czyli myśli o
tym, co się wydarzy, jak będzie. W związku z tym, i wiedząc, że tytuł referatu i próba jakby postawienia w kontrze opozycji Łapa i Pana, a z drugiej strony właśnie ten cudzysłów, który gdzieś jakby nas kieruje, że jednak chyba nie ma ani Pana, ani Chłopa, bo nie ma, tylko jest klasa post-chłopska, gdzie klasa, gdzie jest społeczeństwo, grupa, tak? Post-chłopska część społeczeństwa. Znaczy starałem się użyć czasami tego jakby wymiennie. To łączniki widać, czyli pewna opozycja, ale też mamy opozycję miasta i wsi. Mamy opozycję statusu przypisanego do statusu osiąganego, tradycji chłopskiej, szlacheckiej, do tej modernizacji, czy może nawet globalizacji. Grupy, jednostki, miasta, wsi i tak dalej. W każdym razie moje pytanie jest takie. Jaka według Pana Profesora będzie siła tej klasy postchłopskiej, nazwijmy klasy, no, cudzysłowie też, tej grupy, tej części społeczeństwa, tej postchłopskiej, której jakby ścieżki, pozwolę sobie na uogólnienie w dwóch kierunkach. Albo to pozostanie jest tych osób w rolnictwie, które dzisiaj, gdzie osoby te nawet już się rolnikami nie nazywają, tylko producentami rolnymi. Albo przedsiębiorcami. Tak. Albo migracja, czyli dalszy eksodus, bycie słoikiem mobilnym. A może już w drugim czy w trzecim pokoleniu, bo często już to jest drugie, a nawet trzecie pokolenie mieszkające w mieście, no, w wyniku pewnego awansu najprawdopodobniej edukacyjnego. A więc jaka będzie siła tej grupy postchłopskiej? Czy to będzie bardziej powrót do wsi, czy wyrzeczenie się tej wsi? Jak Pan myśli? Eksodus dalszy będzie trwał do miast, czy może fanatyzm wiejski? Czy będziemy wracali do kultury ludowej, czy może to będzie bardziej kultura disco-polowa? Oraz jaki czynnik będzie zmieniał siłę tej postchłopskiej grupy? Czy awans edukacyjny to nie jest ten czynnik, który już się trochę wyczerpał z racji osiągniętej statusu edukacyjnego naszego społeczeństwa. A więc, czy miasto będzie bardziej szło w kierunku schłopienia, czy może wieś w kierunku spania? Takie jest moje pytanie. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze? Pani doktor Michalska. Bardzo mi zaciekawiło to, co Pani Profesor Podedwana mówiła i powiem, że nie chciałabym za Pana Profesora odpowiadać, bo jakby nie bardzo proszę, niech Pani pomoże. Nie, ale jako głos w dyskusji, bo po pierwsze chciałam powiedzieć, że bardzo mi się dziwnie słuchało jako element referatu naukowego o wydarzeniach, w których się brało udział i o tych wszystkich folkowiskach i o tym kształtowaniu się i tej akcji. Taki los historyka współczesności. Tak, to było ciekawe doświadczenie. Natomiast ja pamiętam, że kiedy te wydarzenia miały miejsce i kiedy te dyskusje związane z właśnie 150-leciem zniesienia pańszczyzny się odbywały, to mnie zastanawiała temperatura emocji, jakie się pojawiały w tym czasie, bo one były niesłychanie silne. Mnie też. I ciągle, sądzę, w ogóle zacząłem. Tak. I jakby też pamiętam, że biorąc wtedy udział także w dyskusji z Magdą Kartecką, bohaterką filmu i z osobami związanymi z tym kręgiem, jakby nie do końca docierało do mnie, skąd się w nich bierze taka szczera naprawdę chęć rozliczenia się z tamtymi wydarzeniami, które były 150 lat temu i skąd jeszcze to jest takie żywe. Mam świadomość jakby też innych doświadczeń i regionalnych, i historii rodziny, która jakby doprowadziła do pewnego momentu. Natomiast właśnie to, co mówiła Pani Profesor Podedworna, wydaje mi się, że dostarczyło mi pewnego klucza, który nieuchronnie idzie ku psychologizowaniu niestety.
Ale tak jak czytałam Hałaśnińskiego o inteligencji, o tym, że dla szlachty była to droga degradacji, jakby to wszystko, natomiast dla osób z warstwy chłopskiej wejście w grupę inteligencji było awansem społecznym. Jakby w jednej grupie spotykały się osoby, które doszły do niej w różny sposób i różnie prawdopodobnie wartościowały przynależność do tej grupy. Natomiast o ile w latach 70. dla chłopa awans do grupy inteligenckiej wiązał się właśnie najczęściej z wyparciem się przeszłości i cieszeniem się statusem osiąganym i ten status przypisany był rodzajem takiego zarzutu, który można było sformułować i było to pierwsze pokolenie, które sobie z tą chłopskością radziło, a gdzieś tam ta trauma pańszczyzny, bo o tym się tak mówiło w tą rocznicę, gdzieś tam ona pewnie była obecna. To wydaje mi się, że po 30 czy 40 nawet latach rosło kolejne pokolenie, które może jakby wybrać inną ścieżkę radzenia sobie z tą swoją historią. I o ile być może powrót do neoszlacheckości i to spanienie jest rodzajem kontynuacji tej reakcji, cieszenia się nowo zdobytym i gdzieś tam wgrzebanym w archiwach, statusem przypisanym, bo jednak jakiś przodek dałby się na tą zagrodową odnaleźć, o tyle... Jeśli ma czterech pradziadków, to jeden zawsze gdzieś tam zawsze się albo jeden znajdzie. Albo chociaż jak u Garabina być może się dojdzie do tych genetycznych, a nie. Natomiast jakby wydaje już kończąc ten wątek, wydaje mi się, że właśnie młodzież, właśnie bohaterka, która jest po psychologii, która ma dużą świadomość tego, w jaki sposób się pracuje z, nie wiem, z traumami, z tym, że być może właśnie indywidualnym sposobem poradzenia sobie z czymś takim jest rozprawienie się z tym, co to spowodowało. Być może jest to taki etap już osiągnięcia, też dzięki temu, co wypracowały wcześniejsze pokolenia, że już można sobie na to pozwolić, że nie trzeba unikać trudnych tematów i jakby chować się za tym, co jest osiągnięte, a można jakby ogarnąć całość i zająć się zarówno tym, co było w przeszłości, jak i tym, co się zbudowało samemu i pracować nad statusem osiąganym. Ja wiem, że to są kategorie mieszane teraz, nie tylko socjologiczne, ale chyba wchodzimy w taki moment, gdzie ta psychologia i emocje bardzo nam mocno w nowoczesną psychologię. Mówią o emocje. Wchodzą, tak. Takie czasy. Takie czasy. Gospodarka emocji rządzi teraz. Moja złota rączka mówiła, tak i teraz pani Mario ma wytrym. Proszę bardzo, bardzo. Katarzyna Chmielewska i Bel. Ja mam dwa pytania do Zygmunta i chciałabym tylko, oczywiście Zygmunt też się pewnie jakby odpowie na to pytanie, ale my jako historycy literatury zajmujemy się słowami, znaczy bezsłowne i materialne, może antropologia, historia i wiele innych wspaniałych dziedzin, ale jak my jesteśmy od literatury, to zajmujemy się słowami, jakby tutaj nie ma, trudno to przekroczyć oczywiście, ale druga rzecz jest taka, że czy my możemy tylko myśleć o tradycji, czy mówić, czy wspominać, czy mieć pamięć wyłącznie tego, co nas wzmacnia. Czy mam wrażenie, że pamięć traumy jakby funduje część przynajmniej naszej kultury, już nie mówię o, nie wiem, pamięci komunizmu, pamięci Holokaustu i wszystkiego innego. I jakby ten postulat zasypania tego dyskursu o pamięci również traumatycznych, pytanie, czy pańszczyzna dalej jest żywą traumą, czy nie jest żywą traumą, oczywiście zostawiam otwarte, ale wydaje mi się tutaj to jakieś takie no, zasadne pytanie. Ale teraz już jakby do samego tego referatu, który, no ja moim zdaniem to jest rzeczywiście materiał na książkę albo i parę książek i tam po prostu no, jest absolutna masa. To co mnie uderzyło, Zygmuncie, to jest jakby pewna perspektywa. Wydaje mi się, że tak jak ty to ustawiłeś, to zwykle tą stawką chłopskiej też emancypacji jest włączenie w kulturę narodową. Ono się udaje, nie udaje, ale ciągle jest tym celem na horyzoncie, tak? Ale wydaje mi się, że możemy też mówić o innych strategiach, że jest równie silny nurt nie tyle włączenia, ile pewnego rozsadzenia paradygmatu narodowego, tak? Albo sformułowania czegoś obok. Oczywiście to się zmienia w zależności od momentu, w zależności od epoki, tak, jakby stworzenia pewnej alternatywy również. I nad tym by się też może warto było zastanowić, bo to nie jest jedyna możliwość. Ja jakoś w tym naprawdę bardzo bogatym tekście trochę mi tego zabrakło, chyba że się z tym w ogóle nie zgadzasz, więc jakby to jest inna sprawa. I druga, to mnie bardzo zainteresowało, co to jest ta tradycja drobnoszlachecka, zwłaszcza teraz, ale nie tylko teraz, co to było w latach 60., co to było w latach 40., czym ona się współcześnie charakteryzuje, czy rola społeczna tej tradycji, czy tej grupy, czy postgrupy, nie wiem jak to też nazwać, jest inna niż taki dyskurs, no nie wiem teraz, inteligencki, wielkopański, cokolwiek,
czy jednak ten dyskurs również ubogiej szlachty nie polega na dystynkcji, nie jest jednak dyskursem prymatu nad chamem i chamofobią. Znaczy, krótko mówiąc, brakuje mi takiego przybliżenia, co to jest ta tradycja tej drobnej szlachty w opozycji. Bo ja rozumiem, jak pisze Dewła o tym, tak? Ja wiem jakby, co to jest, kiedy mówimy o Ukrainie, ja wiem jakby, że nie ma, mówimy o przeszłości, mówimy o wieku XVIII, XIX itd., ale współcześnie, co by to było? Wiem, że to jest duże pytanie, jeszcze na koniec wrzucone, przemycone. Dziękuję. Na sam koniec chciałam ja sobie przydzielić głos z dwoma krótkimi tylko, może trzema uwagami, komentarzami, że ta tradycja przeciwstawiania chłopów panom, ona jest obecna także w naukach, zdawałoby się, nie mających wiele wspólnego. Na przykład psychiatrzy, znani psychiatrzy, jak Dąbrowski, używają tych cech, co by w tym społeczeństwie polskim, które cechy pochodzą od panów, a które cechy pochodzą od chłopów. Ten wątek podnosi uciekło z Krakowa. Nie. Kępiński, ale podnoszą go także niektórzy socjologowie w 1995 roku, który był Instytutu Profilaktyki, kto stworzył. Zaraz sobie przypomnę, bo mi uciekło. Ale że ten wątek, on jest obecny, natomiast ten wątek psychiatrii, który to jest bardzo, bardzo ciekawe, czy praca Lewandowskiego o polskim charakterze narodowym tego łódzkiego socjologa. Druga rzecz, na którą chciałam tylko króciutko zwrócić uwagę, na współczesne definiowanie podmiotowości. Kiedy mówi się, że kiedyś mówiło się, że podmiotowość człowieka określa to, co on robi, a teraz przypisuje się za Giddensem w epoce nowoczesnej, że są to elementy wybierane. My sobie wybieramy. My własnym strojem czy czymś wskazujemy, kim, jak to powiedzieć, chcemy być, prawda? Że, to nie, że możemy sobie tą pańszczyznę wkleić do naszej tożsamości, ale możemy ją zupełnie wyrzucić. Ale mniej więcej to, co pojawiło się, jest problem języka. No, oczywiście, że no to nie tylko, że państwo się zajmiecie, ale język jest może tym najważniejszym chyba elementem kultury. Tu chciałam zwrócić uwagę, że jak pewne określenia, pewne nazwy, często przez twórców kultury użyte, one trafiają do języka codziennego, przecież to hamowisko zaczęło się od Hamowa, prawda? To tam było pierwszy raz, tego co pamiętam, użyte, że tak jak dla mnie jest to uderzające, że wszyscy mówią, jest pan, pani, prawda? A obywatel, gdyby powiedzieć do kogoś obywatelko, obywatelu, jest traktowane jako pewnego rodzaju deprecjacja tej osoby. Przecież komuny. Tak, ale to się, to podlegało jakimś takim sposobem, to coś o nas świadczy. I że pewne te określenia, one odrywają się od znaczeń i znaczą dla różnych ludzi zupełnie co innego. Powiem tu o sformułowaniu Janusza Hryniewicza, kultura folwarczna, który on tam, który jest jakby syntezą tych doświadczeń pańszczyzny, prawda? Bo zawiera i zachowania pańskie, i zachowania podległych grup. Natomiast ja równolegle wtedy, jak Janusz to opublikował, miałam zajęcia na uniwersytecie. Tam ktoś mi mówi i pytam się studenta,
A czy wy wiecie, co to był folwark i co to ta kultura? Nie, oni to utożsamiali z wsią, no coś takiego było na wsi. I to jest taka kultura wiejska tam podwórkowa. Także a te określenia tworzą i ludzie ich używają zupełnie czasem innych znaczeniu niż było. Panie profesorze, zostało 5 minut. Oddaję panu głos. Oczywiście ma pan cały czas, jaki pan Zostaniemy w Znaczy ja dostałem garść uwag, za które serdecznie naprawdę dziękuję, do namysłu. To będzie mi bardzo trudno odpowiedzieć, za co przepraszam. Albo musiałbym, nie wiem, na przykład bardzo tego wdać się w jakieś dłuższe uwagi, których nie potrafiłbym w tej chwili poprzeć może świeżymi lekturami o Hałasińskim. Owszem, jednostka tak, ale jednostka, jeśli potrafi zorganizować grupę. Tak to jakby było u Hałasińskiego. Przynajmniej mówię w tej chwili o młodym pokoleniu chłopów. Ta jego przywiązywanie wagi do inteligenta w środowisku wiejskim, zdolnego przekształcić, powiedzmy, to, co było taką instytucją młodzieży wiejskiej, bandę w koło młodzieży, prawda? Coś takiego. To wymagało iskry, wymagało inicjatora, kogoś, kto będzie koło tego chodził i miał autorytet, prawda, do tego. Więc on budował jakby, mówię o tamtym okresie. Nie potrafię wiele powiedzieć o Hałasińskim socjologu powojennym, bo jak gdyby przynajmniej tym razem po prostu ja traktowałem to jako postscriptum trochę do młodego pokolenia chłopów, to jako zamknięcie właśnie tak tej genealogii. Bo to właściwie tam ta ocena polskiego inteligenta jest w młodym pokoleniu chłopów. Jest tam w kilku miejscach tak, to jeszcze się tam różni się rozdziałami, bo drugi rozdział jest taki ważny, bo to był, on został zainicjowany tym wykładem, prawda, inauguracyjnym. A potem w pierwszym i w trzecim starał się to złagodzić trochę. Jakoś tak, więc ograniczyłem się tylko do tego. No więc właśnie nie wiem, z całą pewnością to nie był marksista, oczywiście, tylko ta koncepcja właśnie, że najogólniej biorąc kultura stanowi po prostu o jest też warunkiem. Jest też warunkiem, powiedzmy, osiągnięcia przez klasę tej pozycji klasy naczelnej, dlatego on oczekiwał udziału inteligencji w edukacji, tak? O ile wiem, to po wojnie, miał jakieś zdecydowane jakieś zasługi po prostu w demokratyzacji nauczania, właśnie w takim procederze właśnie dopuszczania do wyższego. Trudno mi byłoby na ten temat mówić. Wydaje mi się tak, oczywiście, że ta jednostka jest u niego bardzo ważna, ale jakoś tak powiązana właśnie ze zdolnościami aktywizacji grupy, w której się jest, prawda? Że w ten sposób ta kultura mogła rosnąć, mogła dojrzewać, mogła właśnie jakby uzasadniać awans całej tej klasy. No chętnie bym powiedział, jeśli chodzi o stosunek młodzieży, zwłaszcza młodzieży do pańszczyzny, to ja się pewnie zgodzę z panią, że młodzież po pierwsze nie bardzo pamięta i nie bardzo chce pamiętać, bo nie bardzo wie co. Ale moim zdaniem, ja referowałem pewien, prawda, sposób używania pańszczyzny w tych debatach.
nie wypowiadałem się jakby sam na ten temat i obserwowałem też, że jeśli ktoś, tak jak początkowo twórcy tego filmu, chcieli zrobić z pańszczyzny rzecz ważną, to nie wychodziło. Nie wychodziło po prostu. Zresztą nie było. Oczywiście kolektywizacja była. Tam jest tym doświadczeniem, prawda, które jako pierwsze się odzywa, jeśli chodzi o krzywdy chłopskie, prawda? No to. Także ja nawet tam zauważałem, tak mi się wydaje, że między innymi odbiór tego filmu pokazuje, jak sama pańszczyzna przestała być ważna. Ważna jest ta symboliczna pozostałość, prawda? Jako pewien anachronizm, z którym trzeba walczyć. Stąd, a ten sens akcji Jestem za wsi, no nie wiem, on, mnie się to podobało, muszę powiedzieć. To znaczy, podobało mi się po pierwsze, ja to referowałem, no po prostu starałem się jakby wyciągnąć te rozmaite wątki, ale nie powiem, że mi się nie podobało, zwłaszcza, że no przez pewien czas przynajmniej sporo ludzi jakby do tego się przyłączyło. Nadało pewien charakter ruchu społecznego. Może niedużego, ale tak. No, Andrzej Stasiuk chodzący w koszulce. No, on jest z Warszawy No on uważa, że jest. Że jest raczej z tej okolicy nad Bugiem. Znaczy w każdym razie chodził w koszulce Jestem ze wsi w drugim pokoleniu. Była wersja dla tych, co w drugim pokoleniu. Tak. No była to jakaś taka demonstracja, jakby. Jeśli źle użyłem tego określenia, to jeśli rzeczywiście w kontekście, bo ja zbierałem te różne pejoratywne określenia tak razem. Oczywiście to nie mobilność, jeśli coś, to coś innego tam można by, prawda, zarzucić. Przepraszam bardzo, jeśli coś pominąłem, ale właśnie tak. To chyba pani Monika ma. No dla mnie trudne zadanie, tak? Bo mam powiedzieć, co będzie, tak? Ja osobiście wierzę, że nie było jakiego. Oczywiście starałem się nie używać określenia chłopi i tak dalej. Jeśli używałem, że coś tego, że, prawda, powiedzmy wieś, czyli wieś. Czy klasa, powiedzmy, chłopska, to raczej starałem się dawać równocześnie postchłopska, czy postchłopska część społeczeństwa, no powiem tak. No więc tak tu już trzeba na to patrzeć, prawda, że czy to będzie wieś, czy miasto, zwłaszcza, że miasto nie oferuje takiej wyraźnej roli jakiejś innej społecznej, jak w dawniejszych trochę czasach inteligencja, prawda. Były czasy, że myślało się o stworzeniu ludowej inteligencji, że to będzie inna inteligencja niż tamta, która była do tej pory. No, teraz jest jak gdyby. No, inteligencja nie jest warstwą oddzielną, prawda? Są jakby inne określenia. Prawda? Są eksperci, intelektualiści, specjaliści, coś takiego. Prawda? Więc. No właśnie uważam, że się myli, tak. Uważam, że się myli i że w dodatku tę genealogię nagina bardzo. To znaczy nie ma odpowiedzi na to, w jaki sposób tam zostały przejęte pewne rzeczy, nie ma. Znaczy po prostu. No ale wracając do pytania pani profesor, jaka będzie siła, tak, tej klasy, tej grupy. To znaczy ja wierzę w pewne,
pewnie jakby taki udział transformacji. Nie uważam, że tradycja chłopska się skończyła. Ona uległa transformacji, przyjmując rozmaite postacie, kształtowane w różnych trochę środowiskach w inny sposób, ale nie jest tak, żeby to było odczuwane jako obciążenie. Także... Przepraszam, a pan, niski poziom zaufania w społeczeństwie polskim. To jest właśnie element tradycji chłopskiej, który jako społeczeństwo odziedziczyliśmy, czyli, w całości. No, czyli, czyli jest żywa. Tak, jest żywa. Nie, bo to właśnie mi się wydaje, że po prostu nie bardzo jest możliwość uwolnienia się od pewnych, jakby od pewnego, tak. Tak, tak, tak. Tylko, więc ja myślę, że pewne, jakby nie wiem, pewne elementy tej tradycji ulegają transformacji i pozostają, i jeśli przy jakimś szczęśliwym obrocie rzeczy to społeczeństwo nasze się ukształtuje jakby w sposób taki bardziej współpracujący ze współczesnością, to ono nadal, to ono pozostanie trochę inne niż te społeczeństwa, które nie przechowały tak długo klasy chłopskiej. Po prostu zbyt długo została przechowana, żeby zanikło nagle. No zgadzam się, to znaczy tak, bardzo możliwe, że tak właśnie jest, tak, że ten nowszy, te bliższe nam czasy pozwalają już na swobodę pewnego rozrachunku, tak. O tym głównie mówię, prawda, że nie ma w tym ryzyka dużego. Także rzecz życiowego jakiegoś. Owszem, jest możliwość jak gdyby poszukania czegoś, co nas różni trochę od innych, prawda? Czegoś własnego, czegoś jednak właśnie. Tak. Kasiu, radziłabyś rozsadzenie paradygmatu zamiast... Nie, niż próbę tego. Wiesz, poza jedną i drugą możliwością jest coś takiego jak koncepcja wielonurtowości kultury. Jak koncepcja wielonurtowości, i myślę, że to, co jest naprawdę najbliższe aspiracją emancypującej się wsi, to była koncepcja wielokulturowości kultury. Wielonurtowości kultury. Ja bym mógł jakby wskazać na pewne takie elementy w przeszłości. W przeszłości właśnie, zwłaszcza tej młodzieży przedwojennej, prawda? Tam taka koncepcja się bardzo wyraźnie rysowała. Nie chodzi o zastąpienie szlachcica przez chłopa. Nie chodzi oczywiście o jak gdyby rozwalenie tego wszystkiego. Nie chodziło o zwycięstwo wielonurtowości kultury i o ważne miejsce dla swojego własnego nurtu. Coś takiego. A co z dyskursem drobnoszlacheckim jeszcze? Tak. Całą tą tradycją. No nie wiem. Widzę, że jest kultywowana, że jest coraz dokładniej opisywana. Pojawia się w ambitnych powieściach. Jakby to. Myślę, że jest pewien awans. No mniej więcej polegający na tym, że w tej tradycji mieści się dużo tego, co po prostu jest tradycją wiejską, a jednocześnie mieści się tradycja aktywności politycznej. To znaczy, jak widziałem te deklaracje tych związków drobnych szlachty, które się pojawiały, tam Konfederacja Szlachty Zagrodowej, współautorstwa Edwarda Redlińskiego, pisarza uchodzącego przedtem za, prawda, takiego sztandarowego pisarza chłopskiego z tą swoją
konopielką, który zresztą no właśnie albo odkrył, albo zawsze wiedział, tylko nie miało to znaczenia, że ta wieś Bartoszewiczów to po prostu był zaścianek szlachecki, prawda? A więc jest zdecydowany, ja tam wymieniłem parę pozycji, w tym jedną książkę, którą poświęcono właściwie tylko tradycjom drobnoszlacheckim, poczynając od Konfederacji Barskiej właśnie tego, że to jest taki jakiś sposób pogodzenia się z przeszłością. Znaczy, wieś, ale nie pańska. Wieś, ale aktywna, a nie właśnie bierna, nie poddająca się. Bohaterowicze oczywiście. Bohaterowicze, którzy też pełnią rolę ludu, prawda? Więc lud, ale trochę inny niż chcieliby. No tak, oczywiście, ale właśnie tak. To, że wtedy wychodziło, to mnie nie dziwi. Było podobnie zaskakujące dla mnie jak sama debata, kiedy zobaczyłem, że to naprawdę przyrasta. Znaczy, lista lektur do tematu drobnoszlacheckiego rośnie. Rośnie. W samym 19 roku przynajmniej ze 2-3 tytuły by się znowu znalazły. Więc. Przepraszam bardzo, może. No cóż, dziękuję za to dopowiedzenie, że przeciwstawienie pana i Hama jest w różnych jak gdyby sposobach widzenia człowieka jest obecne, prawda? Tak. No, obydwie pani uwagi są takie do, jak mówię, do namysłu i do wzięcia ich pod uwagę przy własnej lekturze tego, co się napisało i tego, co się zamierza napisać. Zarówno oczywiście ta pewna ostrożność językowa, to znaczy, żeby ta sfera w ogóle debaty, kiedy się rozrasta, powoduje też no, wszystkie takie komplikacje terminologiczne. Terminy trafiają do tego języka publicystycznego i znaczą, co chcą. Mniej więcej, co chcą autorzy, trzeba się właściwie domyślać, o co chodzi, jak używa się tego języka, tych określeń, które mają swoją jakąś genealogię, często naukową. Dziękuję bardzo, 15 minut już jestem za. Dziękuję bardzo panu profesorowi, który nas prowokował intelektualnie do naszych. Dziękuję państwu do następnego. Mam nadzieję, że będzie równie gorąco. Dziękuję. Thank you.